Drodzy Państwo, raz jeszcze się przedstawię. Moje nazwisko Mikołaj Tomaszyk, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Witam Państwa bardzo serdecznie na seminarium Bezpieczne Miasto. Bezpieczne Miasto to seminarium, które ma już kolejną swoją edycję. Wspomnę o tym, że w tej formule, a jest to formuła nie konferencji naukowej, co podkreślam, tylko spotkania o charakterze naukowo-szkoleniowym, które ma być platformą wymiany doświadczeń osób, które zajmują się różnymi problemami, które określają przedmiot badań nad bezpieczeństwem miasta w sposób praktyczny, ale i teoretyczny. To jest platforma do wymiany wspólnych doświadczeń, spostrzeżeń i wzajemnego uczenia się. Proszę Państwa, w ramach tego seminarium zrealizowaliśmy już kilka treści, a mianowicie pierwszą z nich i taką kluczową dla nas to było bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym. Efekty naszej pracy można zobaczyć w publikacjach naukowych, ale również w praktyce, podróżując środkami transportu publicznego w mieście Poznaniu, jak i aglomeracji poznańskiej, informacja głosowa, informacje o tym, jak bezpiecznie podróżować komunikacją miejską są efektem naszej naukowej i praktycznej refleksji nad tym zagadnieniem. Współpracując z Urzędem Miasta Poznania kilka lat temu przeprowadziliśmy kilka seminariów, które dotyczyły bezpieczeństwa w szkole w kontekście ekstremalnych zagrożeń, które w przestrzeni szkolnej mogą się pojawić. Dwa lata temu w formule zdalnej zrealizowaliśmy z kolei seminarium poświęcone problemowi wirusa SARS-CoV-2, COVID-19, w jaki sposób reagować na tego typu zagrożenie, jak pracować w dobie COVID-u, jak funkcjonować społecznie. Było to seminarium interdyscyplinarne, a efekty tegoż naszego spotkania są zamieszczone w biuletynie prowadzonym, wydawanym przez nasz Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem. Ten biuletyn nosi tytuł Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie. Drodzy Państwo, dzisiaj zaprosiliśmy Państwa do tego, żeby się spotkać i porozmawiać na temat przyjaznego środowiska życia uchodźców wojennych w przedszkolu, w szkole, szerzej patrząc w gminie. To duże wyzwanie, przed którymi zarówno my jako nauczyciele akademiccy, Państwo jako nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych się zmierzają z różnym natężeniem, bowiem tak jak wspomniałem, różne są doświadczenia obecności uchodźców wojennych w Państwa w szkołach. Nie wszystkie szkoły, nie we wszystkich przedszkolach te dzieci się pojawią, czy też się dotychczas pojawiły. I być może jest to też miejsce i czas na to, żeby podpytać inne osoby, które te doświadczenia mają, z jakimi wyzwaniami się zmierzają i jakie dobre praktyki mogą zminimalizować ryzyko jakichś konfliktów, nieodpowiednich reakcji, które mogą się pojawić. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, w dzisiejszym seminarium biorą udział nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, jak również są wśród nas przedstawiciele organów prowadzących zarówno z województwa wielkopolskiego, jak i województwa lubuskiego. Są też rodzice dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają do szkół, w których dzieci z Ukrainy, ale też z innych państw pojawiają się. Natomiast zaproszenie do rozmowy i podzielenia się swoim doświadczeniem przyjęli, i tym samym witam bardzo serdecznie panią dr Joannę Mydlarską, psycholog, psychoterapeutkę, pana profesora doktora Jacka Pyrzelskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych naszego Uniwersytetu. Witam również bardzo serdecznie w naszym gronie panią magister Anitę Plumińską-Mieloch, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Luboniu, profesor oświaty. Witam panią profesor Beatę Pająk-Patkowską, politolożkę, psycholożkę z Wydziału Macierzystego, czyli z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Jest też w naszym gronie pani magister Grażyna Chmielewska, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wieloletnia dyrektorka szkoły nr 6 w tamtej miejscowości. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, charakter naszego seminarium jest interdyscyplinarny, stąd też nasi prelegenci reprezentują szeroko pojęte środowisko wsparcia szkół i osób odpowiedzialnych za edukację dzieci i młodzieży. Poprosiłem Państwa prelegentów o przygotowanie wystąpień w oparciu o ich doświadczenia,
oraz poprosiłem ich o to, aby nakreślili ich zdaniem pożądane formy wsparcia dzieci, dzieci z Ukrainy, grono pedagogiczne oraz organów prowadzących różnych szczebli szkół, jednostek samorządu terytorialnego. Drodzy Państwo, propozycja moja jest następująca, a mianowicie każdy z prelegentów zaprezentuje przygotowaną na dzisiaj treść. Po niej chcielibyśmy zaprosić do krótkiej rozmowy, do dyskusji może na samym końcu seminarium, ale do zadania jednego, dwóch pytań. Mamy ten czas dość ograniczony, także zakładam, że dwa pytania po każdym z wystąpień będę dopuszczał i zapraszam serdecznie do tego, żebyście Państwo z tej możliwości korzystali. Jednocześnie jest uruchomiony czat. Państwo prelegenci nie są też anonimowi. Zachęcam również do tego, żebyście szukali ich w sieci. Też prosiłem o to, żeby podali swoje dane kontaktowe do kontaktu, gdybyście chcieli Państwo w bardziej intymnej atmosferze porozmawiać, poradzić się, czy skorzystać z ich formy wsparcia. Kolejność byłaby następująca. Na samym początku pani dr Joanna Mydlarska, następnie poproszę pana profesora Jacka Pyżalskiego, panią dyrektor Anitę Plumińską-Mieloch, panią profesor Beatę Pająk-Patkowską i na samym końcu panią Grażynę Chmielewską. Przypomnę, bo mamy dwie osoby, które dołączyły, a nie wyłączyły jeszcze swojego mikrofonu. Jakbyście Państwo łaskawie wyłączyli mikrofon, to zdecydowanie odbiór będzie lepszy dla pozostałych uczestników. Pani doktor, moje słowa kieruję do pani doktor Janny Mydlarskiej. Tak, myślę, że wielu z nas otwarło swoje domy dla uchodźców z Ukrainy, którzy mają za sobą traumatyczne przejścia. Co się dzieje w ich psychice? Jakie zachowania mogą im towarzyszyć? Silnym emocjom, tak myślę, mogą towarzyszyć czasami gwałtowne reakcje na różne dla nas neutralne okoliczności. Jak wtedy reagować? Jak rozumieć i wspierać psychikę dziecka po traumie? Zapraszam panią doktor do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Na te pytania za chwilę państwu odpowiem. Natomiast to, co bym chciała powiedzieć na początek, bo choć te okoliczności tego naszego dzisiejszego spotkania są trudne i smutne, to ja upatruję dodatkową zaletę czy dodatkową korzyść z tego mojego wystąpienia dzisiaj dla państwa w tym, że mówiąc państwu na temat traumy, liczę na to, że państwo tą wiedzę będziecie mogli także zastosować nie tylko do tych dzieci ukraińskich, które uciekały przed wojną, ale także do tych dzieci, polskich dzieci, które przeszły przez traumy lub które cały czas funkcjonują w traumatyzującym je otoczeniu. I liczę na to, że państwo być może po tym spotkaniu będziecie trochę więcej wiedzieć, jak je wspierać, jak rozumieć te zachowania i jak można tak się po prostu odnosić i jak wspomagać te dzieci. A zatem proszę, żebyście państwo na tą dalszą część tego, o czym będę mówić, patrzyli jakby dwukierunkowo. Tak? Po pierwsze, co ja mogę zrobić jako dyrektor, jako osoba zarządzająca, jako nauczyciel, jako rodzic wobec dzieci po traumie wojny, ale co także mogę zrobić wobec innych dzieci, które doświadczyły jakiejś traumy lub wciąż jej doświadczają. Udostępnię teraz prezentację. Ponieważ czas mamy ograniczony, ja będę mówiła szybko. Będę mówiła te rzeczy, które państwo będziecie też widzieć napisane, być może czasami będę je rozwijać, natomiast raczej będę starała się trzymać dyscyplinę czasową. Bardzo dziękuję. Okej. Gdyby się okazało, że nie uda mi się powiedzieć całego mojego wystąpienia, ja chciałam państwu na początku powiedzieć najważniejsze rzeczy, które chciałabym, żebyście państwo po tym moim wystąpieniu zapamiętali. Po pierwsze, dzieci i młodzież, one z różną intensywnością reagują na stres wydarzeń traumatycznych. To znaczy, będą takie, po które będą sobie radzić naprawdę fantastycznie. Będą miały tak silne zasoby odpornościowe do radzenia sobie ze stresem, że będziemy mieli poczucie, że żadne jakieś wielkie działania nie są potrzebne, oprócz tych takich naturalnych działań wspierających, których dostarczamy.
Natomiast inne będą ewidentnie sobie z tą traumą radziły dużo gorzej. To oczywiście zależy od ich wcześniejszych doświadczeń. Być może dzieci, które doświadczyły teraz traumy wojny, to są dzieci, które wcześniej także doświadczały różnego innego rodzaju traum, może rodzinnych, może jakichś związanych z różnymi wydarzeniami życiowymi, nie wiemy tego. Trauma, zwłaszcza wtedy, kiedy jest ona trudno, dzieci sobie trudno z nią radzą, ona zazwyczaj powoduje nasilenie dwóch rodzajów reakcji. Pobudzenia i nadmiernego reagowania albo, a czasami wymiennie tego i tego, wycofania i braku odczuć. Więc będziemy mieli do czynienia zarówno z tymi dziećmi, które będą nadmiernie reagować, jak i z tymi dziećmi, które się będą wycofywać. I to takie słowo niefajne, ale które często jest stosowane wobec takich dzieci po bardzo świeżej traumie. Mówi się czasem, że dzieci mają puste oczy albo że niektóre osoby wyglądają jak zombie. Tak? To jest ten skrajna forma wycofania, o której za chwilę będę mówiła, w literaturze nazywa się ją dysocjacją. I to, co najważniejsze, co mamy pamiętać, jeśli chodzi o wspomożenie osób po traumie. Po pierwsze, wprowadzamy maksymalnie dużo uspokojenia i relaksacji w ciało i układ nerwowy. Trauma to jest coś, co działa nie tylko na naszą wyobraźnię czy na nasze myślenie logiczne. To jest coś, co prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego i w funkcjonowaniu fizjologii także ciała. A zatem uspokojenie i relaksacja może być wprowadzana także poprzez ciało i układ nerwowy. Oraz wyposażamy dzieci, młodzież w umiejętności obniżania napięcia, regularnego obniżania napięcia. Po drugie, przywracamy świadomość odczuwania swojego ciała i emocji, która bywa poprzez dysocjacje traumatyczne zaburzona i mocno ograniczona. A po trzecie, staramy się dzieciom pozwolić poczuć się częścią społeczności, poczuć się, że są akceptowani i rozumiani, dlatego że to, co robi trauma, to trauma odcina człowieka od kontaktu z rzeczywistością, z tym, co się dzieje tu i teraz. I bardzo utrudnia bycie w relacji. Stąd dzieci ukraińskie, które państwo, tak, z którymi macie kontakt, one mogą mieć podwójny kłopot z wejściem w społeczność. Pierwszy dotyczy tego, że w ogóle są dziećmi z innego kraju, nie znają języka, ale drugi to może być taka blokada, która jest związana po prostu z funkcjonowaniem ciała i układu nerwowego, który się broni przed bodźcami, przed nowymi bodźcami. I my możemy wspomagać ciało w tym, żeby ono się uspokajało. Okej, kolejny slajd. Nie chce mi się przełączyć. No, przepraszam, coś mi się tutaj zawiesiło. Okej, dobrze. Przepraszam, coś mi tu się zawiesiło z prezentacją. Ale już idę dalej. Czym jest przeżycie traumatyczne? Trauma to skrajnie silny stres związany z poczuciem zagrożenia życia i zdrowia, z towarzyszącym mu poczuciem braku własnego wpływu na sytuację, uruchamiający w ciele i układzie nerwowym ostateczne mechanizmy zapewniające przeżycie. Te blokady lub ta aktywizacja to jest coś, co pomaga przeżyć. Ta blokada to być odcięcie od emocji. Ono jest często konieczne, potrzebne, niezbędne, żeby móc przeżyć po doświadczeniu pewnych obrazów. Powrót do równowagi emocjonalnej po traumie to przywrócenie stanu spokoju w układzie nerwowym w taki sposób, że zagrożenie uznawane jest za minione, za takie, które się już zdarzyło. A układ nerwowy może na powrót skupić się na byciu w teraźniejszości, na przykład nawiązywaniu relacji z ludźmi, uczeniu się nowych rzeczy i odczuwaniu przyjemności. To jest najważniejsze zadanie po traumie. Jak się Państwo zdążyliście pewnie domyślić, to oznacza, że dzieci, które mają silne dysocjacje, silne blokady, będą miały problem nie tylko z nawiązywaniem relacji, ale też z przyswajaniem nowych informacji, z uczeniem się nowych rzeczy. Ich układ nerwowy nie jest w tym momencie na to przygotowany. On jest przygotowany na to, żeby się chronić, żeby się bronić.
U niektórych osób, tak jak Państwu powiedziałam na początku, ta trauma jest stresem bardzo silnym, który powoduje mobilizację organizmu, ale z czasem ten organizm sobie z tym radzi. U niektórych natomiast różnie to wygląda, jeśli chodzi o własną gotowość do poradzenia sobie z traumą, ale mniej więcej możemy powiedzieć, że około 10% osób po traumach miewa utrzymujące się wiele miesięcy po wydarzeniu zaburzenie potraumatyczne. Charakterystyczne dla tego tak zwanego PTSD jest długotrwałe utrzymywanie się dużego napięcia emocjonalnego, duża nerwowość, poczucie właśnie bycia wycofania z tu i teraz, kłopoty z nawiązaniem kontaktu, takiego dobrego w teraźniejszości. Będą wracać uczucia, będą wracać wspomnienia związane z traumatycznym wydarzeniem, zarówno w formie konkretnych obrazów, przypomnień czy snów, ale także w formie takich niezrozumiałych, zalewających emocji, które będą związane z traumatycznym wydarzeniem. A zatem większość osób, które doświadczyły traumy, powraca do normalnego funkcjonowania. To nie oznacza, że o tym się nie pamięta, ale będzie możliwe w miarę normalne funkcjonowanie, natomiast warto jest ten powrót dobrze wspierać. Natomiast to, co często się zdarza u osób po traumie, to są reakcje dysocjacyjne. I tu mówimy, drodzy Państwo, nie tylko, tak jak powiedziałam, o dzieciach, które doświadczyły traumy wojny, ale na przykład sporo nastolatków, nawet nie po jakichś wielkich, traumatycznych, tak? Możemy nawet mieć poczucie, że nic strasznego nie wydarzyło, ale sporo nastolatków skarży się na takie reakcje dysocjacyjne, które często są związane po prostu z bardzo silnym stresem, na przykład stresem związanym z koniecznością wyboru drogi życiowej, albo z poczuciem odrzucenia i tak dalej. Co to są te dysocjacje? To są reakcje odłączenia emocjonalnego lub poznawczego z bycia tu i teraz. Czyli mówiąc inaczej, takie zapadnięcie się w sobie. Gdy dziecko mówi, ja nic nie czuję, albo gdy mówi, że nie pamięta fragmentów wydarzenia, to są wskaźniki dysocjacji. W momencie traumy dysocjacje ratują życie. Mają na celu ochronę układu nerwowego przed przeciążeniem. Działają trochę jak bezpiecznik. Gdy jest za ostro, układ nerwowy wyłącza, tak? Pewne łączenie pewnych doświadczeń. Natomiast gdy te reakcje dysocjacyjne trwają po traumie, gdy trauma się już skończyła, one wciąż trwają, to one wtedy utrudniają w sposób tak oczywisty odnalezienie się w teraźniejszości. Natomiast gdy była silna trauma, dysocjacje mogą trwać długo, nawet po zakończeniu traumy. To oznacza, że dziecko, ale także dorosły, bo my mówimy tutaj także o rodzicach, tak, tych dzieci, które też są po traumie, mogą mieć wówczas problemy z nawiązywaniem kontaktu z drugim człowiekiem, z zapamiętywaniem nowych rzeczy, ze znalezieniem własnego rozwiązania dla kłopotliwej sytuacji, czyli jakieś sytuacje, które będą nowe. Tak, ta osoba może mieć kłopot z poradzeniem sobie z takimi zwykłymi, można powiedzieć, wyzwaniami życiowymi. Może mieć takie poczucie, że nic nie czuje, że nic nie ma sensu, że inni go odrzucają, że nie potrafi współżyć z otoczeniem. Dużym problemem jest to, że dzieci, które wybuchają, ja Państwu mówiłam o tych dwóch rodzajach reakcji na traumę, wybuchowości i zapadaniu się w sobie. Te dzieci, które wybuchają, one zwracają na siebie uwagę i my wtedy wiemy, że one potrzebują pomocy. Ale te, które się wycofują, te, które wycofują, one nikomu nie przeszkadzają i one bywają pozostawione same w sobie. To są też dzieci, które od lat są w polskim systemie takim wychowawczym pomijane. To są te dzieci straumatyzowane z domów, gdzie się źle dzieje, które są pomijane dlatego, że są wycofane i zdysocjowane. Tak funkcjonują emocje u tych niektórych osób po traumie, u tych, które sobie gorzej radzą. Mózg i układ nerwowy są w stanie bardzo dużego pobudzenia typu alert cały czas, choć trauma się już skończyła. Czyli niby powinna być teraz ulga, tej ulgi nie ma, bo układ nerwowy jest wciąż w bardzo dużym natężeniu. Wskaźnikami tego takiego stanu mogą być zachowania agresywne, nadmierne pobudzenie. Pani doktor, przepraszam, jest pewien problem z dźwiękiem i ustaliłem, że to jest po pani stronie. Już sprawdzam. Czyli coś jest z mikrofonem, nie tak? Czy teraz jest lepiej? Przełączyłam jest, sobie coś? Tak, jest zdecydowanie lepiej teraz. Dobrze, dziękuję za informację. Jeszcze 3 minuty. Dobrze.
czyli to pobudzenie typu walcz, albo będą to reakcje typu niemoc, wycofanie, izolacja, reakcje depresyjne i dysocjacyjne. To są te reakcje uciekaj, tak? Większość z Państwa zetknęła się, tak? Walcz lub uciekaj, tak? I w te dwie strony idzie organizm. Mogą pojawić się u tych dzieci nagłe, takie jakby bez powodu i niezrozumiałe zalewanie emocjami związanymi z traumatycznym wydarzeniem. Ten zepsuty system alarmowy, ten, który cały czas działa, może prowadzić do wybuchów gniewu albo do wycofania w reakcji na całkiem niewinną uwagę czy wyraz twarzy. A zatem pytanie tych osób, dlaczego tak wybuchłaś? Dlaczego się nie bawisz? To jest pytanie, na które Państwo nie dostaniecie odpowiedzi, bo te osoby same tego nie rozumieją. Zalewanie emocjami jest nieprzewidywalne dla osób po traumie. A taka ich wewnętrzna, ciągła, niekończąca się walka z tym takim niewidzialnym zagrożeniem bardzo wyczerpuje i pozostawia z uczuciem bardzo dużego zmęczenia i beznadziei. Młodzież, ale też dorośli, aby sobie poradzić z tym napięciem, będą podejmować różnorodne działania zaradcze. Na przykład będą się zatracać w pracy albo będą podejmować różne ryzykowne zachowania, odurzać się alkoholem, narkotykami itd. Mam problem. Jest. Natomiast ciało po traumie może być usztywnione. Taka osoba może mieć problem z odczuwaniem i kontrolowaniem własnego ciała i jego potrzeb. Dysocjacje prowadzą do zerwania kontaktu z ciałem i to tłumaczy, dlaczego nastolatki podejmują się zachowań autoagresywnych. Autoagresja umożliwia poczucie, na powrót poczucie własnego ciała. Praca z ciałem i oddechem jest bardzo dobrą metodą na zmniejszenie negatywnych efektów traumy. Natomiast musimy pamiętać, że wszystkie te rzeczy, o których mówię, mogą wystąpić nie tylko u dzieci, ale także u opiekunów, u rodziców, a im bardziej zestresowani są opiekunowie, tym większa szansa, że dzieci też będą zestresowane. Jak zatem zwiększyć poziom bezpieczeństwa i to poczucie, że ta trauma się skończyła? Wsparcie społeczne dające poczucie współbrzmienia z innymi. Tu mogą być także wykorzystywane zwierzęta do współbrzmienia, ale chodzi o to takie poczucie bycia zauważonym i zachęcenie do zaktywizowania się społecznie z innymi. Otaczanie dziecka życzliwymi osobami, które wysyłają sygnały troski, akceptacji, także wtedy, zwłaszcza wtedy, gdy dziecko zachowuje się niezrozumiale. To dorosły ma rozumieć, że ta nielogiczność zachowań jest tu logiczną konsekwencją funkcjonowania układu nerwowego. Dziecko nie rozumie, dlaczego tak się zachowuje. Dziecko dostaje przyzwolenie, by nie być w pełni sił, by nie być w pełni sprawności, by nie być w pełni kontrolujący swoje emocje. Możemy być pełni uznania i to jest też rzecz ważna dla siły i odwagi osób po wydarzeniu traumatycznym. Ważne jest, by one usłyszały, to jest ogromne cierpienie i ból, to jest ogromna rzecz, przez którą ty musiałeś przejść i podziwiam cię za to. To jest niesamowity ciężar, tak, przez który musiałeś przejść. Aktywizować łączność z ciałem i rozluźnienie w ciele. Tutaj możecie Państwo stosować taniec, śpiewy chóralne, ćwiczenia oddechowe, wspólne grupowe bębnienie. Bębnienie jest w ogóle też obombnienie o własne uda. To jest fajna metoda na rozluźnienie. Relaksacje różnego rodzaju, świadomość bycia w teraźniejszości, stosowanie tych różnych zabaw dotyczących dotyku, zapachu, muzyki, ruchu. Unikamy przypominania o traumie, unikamy tych takich wyzwalaczy, nie prowokujemy sytuacji podobnych emocjonalnie do traumatycznej. Natomiast jeśli dziecko chce z nami o tym porozmawiać, to możemy z nim rozmawiać, natomiast nie chodzi nam o to, żeby wyzwalać na powrót te emocje. Zwiększamy ilość rzeczy znanych, zrozumiałych, stabilnych, dających nadzieję, radość i poczucie sprawstwa. I dodatkowe, tak praktyczne działania, które możecie Państwo podjąć w swojej placówce. Na przykład pokój bezpieczeństwa. Do wyjścia w każdym momencie, w trakcie lekcji. Jakaś na przykład świetlica, miejsce bezpieczne. Dla dzieci ukraińskich to może być na przykład takie miejsce wyposażone w przedmioty znane. Miękkie, ciepłe. Może tam będzie dostępny opiekun ukraińskojęzyczny. Dawanie możliwości odreagowania tych emocji poprzez ruch, poprzez dotyk, piasek do zabawy. Gniotki, kartki i kredki, miękkie materace, po których można skakać lub się położyć. Pokazywanie dzieciom ich mocnych stron, prezentowanie podziwu dla ich siły,
ale także różnorodnych talentów, umiejętności oraz uczenie języka polskiego po to, by dać im możliwość bycia w relacji z innymi. Na koniec zamieszczam dla Państwa pomocną literaturę, gdzie możecie sami Państwo ewentualnie doczytać. Pierwsza książka Siła rezyliencji, o tym, jak wzmacniać odporność na stres, a druga konkretnie o traumie, i w tym momencie zadzwonił mój minutnik, że mam skończyć i kończę. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję. Mnóstwo treści, które Pani poruszyła, najpewniej wymagałyby komentarza. Ja nie jestem pedagogiem, nie jestem psychoterapeutą, jestem tylko tatą i widzę reakcje dzieci moich, które przychodzą ze szkoły i opowiadają, że mam nową koleżankę, nowego kolegę. No i to są różne reakcje. Czy Państwo mają pytania do Pani doktor? Bardzo proszę. Kto chętny, proszę zgłosić się i udzielę głosu. Jeśli Państwo się krępują, zadać pytanie tak na forum, to też nie ma najmniejszego problemu. Pani doktor pokazała swój adres e-mailowy. Możemy też na koniec zrobić taką formułę pytań, tak jak Państwu będzie dogodnie. Nie widzę zgłoszeń, tym samym nie będziemy zwlekali. Bardzo dziękuję, Pani doktor. Poproszę, żeby Pani z nami jeszcze została. Do samego końca. Chciałbym poprosić teraz pana profesora Jacka Pyrzalskiego. Panie profesorze. Dzień dobry. A witamy bardzo serdecznie znaną wszystkim pedagogom, pedagogzką twarz, znanego nie tylko w Wielkopolsce, ale i pewnie w całym kraju, eksperta z zakresu edukacji, pedagogiki, trudnych zachowań dzieci i młodzieży. Panie profesorze, jaki jest Pana punkt widzenia na to wszystko, co się dzieje w szkole, nie tylko od wczoraj, bo to nie tylko związane jest z aktualną sytuacją polityczną w naszym kraju, ale przecież mieliśmy też okazję, bo Pan profesor prowadził takie spotkania z nami i prowadził też badania łącznie z Ośrodkiem Gdańskim na temat tej sytuacji i skutków COVID-u dla funkcjonowania dzieci, młodzieży, szkół. Jaki jest Pana punkt widzenia na to wszystko, co się dzieje teraz właśnie w szkole? Niedawno przecież była jeszcze zdalna forma prowadzenia zajęć, teraz dodatkowo kolejne wyzwanie dla dyrektorów, pedagogów, dla dzieci, które są w trudnych relacjach. Oddaję Panu głos, zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Ja muszę powiedzieć, że bardzo spójna z taką ekstra poglądem przedstawionym przez panią doktor Mydlarską, której mogłem słuchać jednym uchem, bo starałem się być tu i tu i no, jakoś mi to wyszło. Znaczy przede wszystkim na pewno trzeba się nastawić na to, na co pani wskazywała i na co ja będę wskazywał, choć będę się zajmował tylko tym kawałkiem ciasta związanym z relacjami rówieśniczymi, związanym z wyłączaniem dzieci, że to jest priorytet teraz, tak? Że to jest szkoła, chodzi o uczenie się, ale tak naprawdę tutaj teraz chodzi na początku o udzielenie wsparcia i o w ogóle aklimatyzację i zaspokojenie potrzeb psychologicznych, więc to po pierwsze jest priorytet i to będzie bardzo spójne. Na pewno chcę powiedzieć, że jednym z elementów najistotniejszym jest ten element relacji rówieśniczych. Nawet wcześniej, jak dzieci zmieniają szkołę, zmieniają czasami też z różnych powodów, bo rodzice się przeprowadzają, bo rodzice się rozstają, bo ktoś w ogóle trafia do innej szkoły, to tak czy owak to jest zawsze trudne i to zawsze było trudne. I każdy, kto uczył w szkole, wie, że takie dochodzenie ucznia do nowej klasy w każdym wieku, i młodszego dziecka, i starszego, to jest bardzo trudne. To znaczy nastolatkowie często udają, że się tym mniej przejmują, niż się przejmują, ale się przejmują, każdy się przejmuje. Każdy z Państwa, kto na przykład zmieniał pracę, to wie, jak to jest, tak? Wejść do nowego pokoju nauczycielskiego, nawet jak wiemy, że tam nic nam nie grozi, tak? To jednak myślimy, że coś nam grozi. Więc ja myślę, że jakbyśmy tak pogadali z dzieckiem, które tak nagle zmienia z niechcianych przez siebie powodów kraj i zmienia w ogóle szkołę, no bo to są dwie rzeczy, zmienia kulturę, ale zmienia też placówkę edukacyjną, to dla dzieci największym problemem jest to, że żegna dawnych kolegów, z którymi jest związany, z którymi się bawi, z którymi spędza czas, a zaczyna mieć nowych kolegów albo nie mieć kolegów, bo tego nie wie, tak? Jak zostanie przyjęty. I w ogóle jakość relacji rówieśniczych, to pokazuje wiele badań, choćby takich dużych, jakie my prowadzimy, no to jakość relacji rówieśniczych się bardzo przekłada na funkcjonowanie takie w kontekście zdrowia psychicznego dzieci. To znaczy, to jest wyraźnie skorelowane. Jak one są patologiczne, te relacje, że ktoś doświadcza przemocy, i to niekoniecznie przemocy fizycznej, ale na przykład wystarczy, że jest tylko wykluczony z grupy, nawet jak się go palcem nie dotknie, to się czuje dużo gorzej. I wszystkie badania, metaanalizy prowadzone właściwie od lat 70. od badań Olweusa pokazują, że to jakby jakość relacji rówieśniczych i jakby poziom funkcjonowania takiego psychicznego dzieci, to są naczynia połączone, tego się nie da rozdzielić. Więc ja chcę jakby tutaj
kontynuować, tak, bo to będzie bardzo spójne, ale chcę wyraźnie no, jakby kontynuować w tym obszarze, czyli w obszarze relacji rówieśniczych. No więc pierwsze, co trzeba sobie uzmysłowić, to to, że generalnie wejście do nowej klasy jest trudne z tego względu, że no właśnie, czy mnie przyjmą, czy mnie nie przyjmą, to jedno. Czy się dogadam, czy się nie dogadam, to drugie. No bo tutaj tych doświadczenia tych dzieci są bardzo różne, tak, jeżeli chodzi o język, no bo ja nawet to rozpoznawałem w konkretnych szkołach już teraz, bo się trochę o tym dowiadywałem tak bezpośrednio, no to część dzieci przyjeżdża, których rodzice tu pracowali, znają język, mówili trochę w tym języku, czyli jakby można powiedzieć, no nie boją się, że się nie porozumieją. A część się boi, że się nie dogada w ogóle, bo mówi tylko język ukraiński. Zresztą jest ten pomysł na te takie oddziały przygotowawcze, czyli takie, no mówię, z jednej strony bardzo bezpieczne i dające tym dzieciom taki moment wejścia do polskiego systemu edukacji ze swoim ojczystym językiem, no z drugiej strony trochę izolujące od środowiska polskich uczniów. Więc proszę zobaczyć, że każdy kij ma dwa końce i nawet jak ktoś robi oddziały przygotowawcze, to już na pierwszą rzecz chcę zwrócić uwagę, to bym nie traktował tych oddziałów jako takie oddziały, które mówią, że dzieci ukraińskie mają być tylko ze sobą, tylko w tych oddziałach i się w ogóle nie kontaktować z polskimi, bo dla nich jest coś specjalnego. Tylko bym od razu myślał o pewnych równoległych inicjatywach takich, żeby te dzieci taktować, wymieszać, włączyć w różne inne działania oprócz tych oddziałów przygotowawczych z uczniami polskimi. Zaczynam od takich generalnych rzeczy. Czyli pierwsza rzecz to jest taka, żeby systemowo, chociaż izolujemy te dzieci, bo w sumie izolujemy systemowo po to, żeby im było łatwiej wejść w dydaktykę, no to bym ich nie izolował społecznie, bo istnieje takie ryzyko, że się będą w swoim sosie, w swoim towarzystwie, w swoich zespołach, gdzie będą się uczyć po ukraińsku, tylko z ukraińskimi kolegami, koleżankami i tak dalej. To jest bardzo ważne, to wsparcie ze strony tego środowiska, czyli bym z tego nie rezygnował, ale bym tego nie zamykał, tak, bym nie obudowywał tego mura. Druga rzecz, to chcę Państwu zwrócić uwagę, że my będziemy mówić o integracji dzieci, no ale dzieci przyjeżdżają ze swoimi, no głównie mamami, tak, bo takie są statystyki, że tutaj jednak większość to są dzieci z mamami, no wiadomo z jakich względów, ze względu na mobilizację, na to, że nie wyjeżdżają właściwie ojcowie albo z różnych bardziej tragicznych powodów, że już ich nie ma, tak, bo też nie są takie sytuacje. I tu chcę Państwu zwrócić uwagę, że ja bym nie zapominał, że to można robić, a nawet powinno się robić na dwóch poziomach. To znaczy myśląc o integracji dzieci, myślałbym o integracji rodziców. Czyli bym od razu myślał o jakichś spotkaniach, gdzie ci rodzice ukraińskich dzieci, którzy zaczęli chodzić do polskich szkół, się pomieszają, spotkają, porozmawiają, delikatnie, ale zrobią to z polskimi rodzicami. Że jak to na tym poziomie się stanie, że rodzice się będą czuli pewnie wobec szkoły i wobec innych rodziców, to i dzieci też się tak będą czuły. Żebym nie myślał, że to jest sprawa dzieci, czyli bym się gdzieś tam nie kręcił tylko i wyłącznie w tym obszarze dzieci. I wreszcie trzecia rzecz. Bo ja się zajmuję od 20 lat przemocą rówieśniczą i przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej, integracją zespołów klasowych i to jest trochę stare wino w nowej butelce, bo wiele tych rzeczy to jest od dawna, tak? No mieliśmy reintegrację po powrocie ze zdalnego, mamy za każdym razem nową klasę obcych dzieci, z której albo się stworzy wspólnota, albo nie stworzy, tak? Mamy na przykład dochodzące dzieci zawsze były, no nigdy w tej skali, ale zawsze dzieci dochodziły do już ustabilizowanych, wgranych zespołów klasowych, więc my coś o tym wiemy, jak chcemy wiedzieć, jak to robić. No nie jest tak, że to są rzeczy kompletnie nowe. One są w pewnym zakresie nowe ze względu na skalę i ze względu na traumę tych dzieci, która też się przekłada na zachowania społeczne, w tym zachowania rówieśnicze. Natomiast nie można powiedzieć, że to jest wszystko nowe, odmienne i to nigdy myśmy się tym nie zajmowali i w ogóle to pierwszy raz widzimy takie rzeczy, prawda, i tak dalej. Bym tu z tym nie przesadzał. Myślę, że to określenie takie stare wino w nowej butelce jest tutaj tym chyba takim czymś najbardziej, co warto podkreślić. Teraz chcę Państwu powiedzieć, że istnieje taka tendencja, z którą ja trochę walczę, taka tendencja, że integrację między ludźmi to się robi watami integracyjnymi i różnego rodzaju takimi, no nazwijmy to, grami integracyjnymi i tak dalej. No gdyby świat był taki prosty, tak, że się bierze ludzi i się robi im zabawy integracyjne i wychodzi się i oni są zintegrowani, to w ogóle to by był raj. Natomiast tak nie jest i bardzo dużo integracji, bardzo dużo relacji buduje się pewną codziennością, czyli buduje się tym, co się dzieje między dziećmi na co dzień. Więc ja bym stawiał na to, żeby jakby nie pójść w ten kanał, że my to zrobimy jakimiś zajęciami, tak, pojedynczymi, że
przyjdą te dzieci i my tu się pobawimy z nimi w coś, porzucamy sobie włóczką, coś tam zrobimy i oni się zintegrują. No nie? To tak nie działa, to jest za płytkie, za krótkie i tak dalej. Jak to będzie uzupełniającym, nazwijmy to, działaniem, to bardzo fajnie. Ja w ogóle nie jestem tego przeciwnikiem, żeby ktoś nie pomyślał, że ja krytycznie do tego podchodzę, na zasadzie, że to jest bez sensu. To ma sens, jak to jest część szerszego zakresu działań, które są działaniami, że tak powiem, zaraz podam przykłady, z poziomu życia codziennego. I jeszcze jedna rzecz, taka wprowadzająca, no mówi się, co ma zrobić nauczyciel, nie? Czyli na zasadzie nauczyciel jest takim lalkarzem, który trzyma sznurki do wszystkiego i on robi, nie? Ja bym powiedział, że to trochę jest takie robienie ponad głowami uczniów tego, a tak naprawdę warto sobie uzmysłowić, że to robimy my razem z uczniami. I na przykład chyba najlepszym podejściem jest wprost, otwarcie, oczywiście na poziomie dostosowanym do wieku, pogadać z uczniami, jaką mamy sytuację i wręcz otworzyć się na ich propozycje i na ich wyczulenie o sprawie, bo zobaczcie Państwo, tak naprawdę wiele rzeczy związanych z tą integracją będzie się działo w sytuacjach, przy których nas nie ma albo na które nie mamy wpływu. Jak ci uczniowie wracają ze szkoły, gdzieś tam siedzą na boisku szkolnym, coś tam robią i tak dalej. Więc jak oni będą mieli pozytywne do tego podejście i będą nastawieni, że chcą to coś z tym zrobić i tak dalej, to sobie poradzą w tych różnych sytuacjach. To znaczy powiedzą albo powiedzą uczniowi z Ukrainy, że chcą z nim wracać i zaproszą go na chwilę na plac zabaw, albo go nie zaproszą, no nie? Albo nie wiem, zapytają go o coś w wolnej chwili na przerwie, albo go nie zapytają. Czyli jeżeli to spróbujemy zrobić bez uczniów, tylko ponad uczniami, może się okazać na przykład, że to będzie takie trochę działanie pozorowane albo będziemy bardzo rozczarowani, dlaczego to wszystko wisi na nas, a ci uczniowie się nie chcą włączyć. Ja pamiętam takie rozmowy, jak sam pracowałem w gimnazjum na przykład, czy pracowałem w ośrodku wychowawczym, że się rozmawiało, że dochodzi ktoś nowy i co my możemy zrobić, słuchajcie, żeby on się dobrze czuł, nie? Z takich najmniejszych rzeczy, nie? Ktoś mówił, no nie wiem, to oprowadźmy go po tej szkole, żeby zobaczył, gdzie co jest na przykład, no nie, albo zróbmy cokolwiek. To nie są jakieś wyrafinowane psychologiczne sztuczki, tylko to są proste życiowe rzeczy, no nie, które dotyczą jakby tutaj funkcjonowania, ale to jest super, jak to wychodzi od uczniów, nie? Na przykład coś takiego, zobaczcie Państwo, czasami to może być lekko inspirowane, nie? No to powiem Państwu na przykład jeden z fajnych sposobów, który mi się zawsze sprawdzał, że na przykład mówię, biorę, jak wiem, kto dobrze funkcjonuje społecznie w grupie, nie? Może tak być, prawda? Swoją drogą to nie zawsze jest ten najgłośniejszy, bo niektórzy myślą, że najważniejszy w grupie jest ten, kto najgłośniej krzyczy. No z reguły, jak się potem analizuje, kto go lubi, kto go nie lubi, to połowa go kocha, połowa go nienawidzi, tego takiego jakiegoś ekstrawertywnego natręta, tak? Ale bardzo często powszechnie akceptowanym jest na przykład uczeń czy uczennica, który jest nie tak narzucający się, ale wszyscy wiedzą, że można mu ufać, że on nie jest złośliwy, nie jest jakiś i tak dalej. I wtedy jak my na przykład wiemy, że dochodzi dwójka czy trójka dzieci, bo to różnie z tą liczbą dzieci będzie. Mówię o tych klasach, o tych dzieciach, co nie pójdą do przygotowawczych oddziałów, tylko wejdą, a spore z takich dzieci, bo rozmawiam z dyrektorami. Część idzie do klas przygotowawczych, ale tam, gdzie nie ma klas przygotowawczych, albo gdzie dzieci sobie radzą językowo, czy w ogóle no, ze względu na skalę muszą być włączeni do zwykłych oddziałów, no to na przykład wiem, że dojdzie dwójka, czy trójka, czy piątka dzieci, bo to różnie bywa. Naprawdę różna jest skala. To też jest ciekawe, że nasze szkoły się będą w różnym stopniu jakby mierzyć z tym problemem. Gdzie niegdzie to naprawdę jest bardzo duża liczba uczniów, a gdzie niegdzie to jest mała skala. To wszędzie zależy od tego, gdzie pojechali ludzie, którzy zagościli w naszym kraju, prawda? I raz ich jest dużo gdzieś, a gdzieś indziej jest mało. Więc to też nie jest jakby powszechne i tutaj też te rozwiązania muszą być dość elastyczne w zależności od tego, ile tego jest. Ale już wracam do sposobu. No to biorę takiego ucznia, którego znam jako takiego prospołecznego, ważne tej samej płci, żeby nie było, że się zakochał, nie? Że się tym zajmuje i mówię, słuchaj, wiesz co, mam prośbę, nie? No mnie nie ma przy wszystkich sytuacjach, a ja wiem, że ten uczeń będzie zagubiony. Sam nie poprosi cię o pomoc czy nikogo, no bo głupio jest tak poprosić o pomoc, więc będzie udawał, że wszystko wie, no ale nie będzie wszystkiego wiedział, nie? No więc byłaby potrzeba kogoś, kto tak rzuci okiem na niego i jak zobaczy, że on jest zagubiony, to sam powie, słuchaj, to chodź, to ja cię zaprowadzę, nie? To albo chodź ci pokaż, gdzie jest stołówka, nie? Albo chodź ci powiem, gdzie tam jest ta pani woźna, czy skąd się bierze kredę, czy wszystko, co chcecie, nie? Nieważne. Ważne jest, że sugerujemy komuś, że może być takim opiekunem. Nie każemy mu, ważne, tylko mu mówimy, że chyba sobie poradzi, nie? I z reguły taki uczeń, jak wiemy, w kogo celujemy, mówi, dobra, no nie? I teraz co to załatwia? A to dwie rzeczy.
Po pierwsze, że tamten uczeń ma wsparcie w miejscach, gdzie my go i tak nie znajdziemy i nie zauważymy, bo to są często jakieś sytuacje nieformalne między uczniami na boku i tak dalej, gdzie ja nie wynurzę się z podziemi jak czarodziej i nie powiem, że ja to załatwię. Zresztą nawet jakbym się tak wynurzał, to odwrotny byłby efekt, bo my wszyscy mówili, że ja tam cackam się z tymi uczniami, czy coś robię, a nastolatek nie wiem, czy by to lubił, wątpię, raczej nie. Więc nad tym bym się zastanowił bardzo dobrze, a z drugiej strony bym powiedział, że jeżeli to jest ogólnie lubiany uczeń, tak, i inni obserwują, że ten ogólnie lubiany uczeń zaczyna mieć takie interakcje, to co mówią? To ja też będę chciał, nie? To ja podchodzę, nie? Ten z nim gada, czy ona z nim, ta dziewczyna z nim gada, ten chłopiec z nim gada, no to ja też będę z nim gadał, no nie? No i w tym momencie on już zaczyna nie dość, że mieć wsparcie, to jeszcze mieć powoli kolegów, nie? Którzy z nim gadają, bo to jest taki proces, który trzeba trochę nadrobić, nie? Jego się w pełni nie da nadrobić, no bo ktoś jest ze sobą 2 lata, 3 lata, a on jest kompletnie nowy. Jeszcze może się nie w pełni umie dogadać i trochę jednak są różnice kulturowe, uczył się gdzieś indziej, na innych zasadach i tak dalej. Tu też trzeba pamiętać, że te dzieci mogą być nawet fajne, prospołeczne i takie, bym powiedział, zachęcające, ale są w specyficznej sytuacji też psychicznej, co oznacza, że one mogą być trudniejsze teraz w obiegu. Ja rozmawiam z znajomą dyrektorką, a ona mówi, no wiesz, część tych dzieci to ciągle płacze, jest dość drażliwa i tak dalej. No to ktoś może powiedzieć, to nie jest kandydat na kolegę, nie? No bo on tutaj, prawda, jest nerwowy, no nie? Albo jest jakiś, nie? Więc warto też na przykład otwarcie z dziećmi porozmawiać, słuchajcie, musicie to uwzględnić, wy też byście się podobnie zachowywali w tych sytuacjach, więc uwzględnijcie, że nie uprzedzajcie się, nie wiem, nie nastawiajcie się w jakiś sposób taki, że od razu pierwsza taka reakcja i wy sobie wyrabiacie zdanie, no bo oni są w takiej sytuacji, która dla każdego by była trudna, dla dorosłego by była trudna, dla mnie by była trudna, dla was. Ja bym się nie bał otwarcie o tym mówić, tak, żeby poszerzać tym dzieciom perspektywę, bo one widzą swoją perspektywę, podszedłem do niego, coś mu powiedziałem, a on mi coś odpowiedział, nie? I bo to głupi jest, no nie? Czy tam jakiś jest, prawda, i tak dalej, no nie? A to tak nie musi być i o tym bym też bardzo wyraźnie tutaj z tymi dziećmi rozmawiał, więc to jest taka rzecz. No i wreszcie, ponieważ już mój czas się kończy, ale no, 2 zdania o tym powiem. Słuchajcie, jeśli pytacie o te codzienne rzeczy, to ja nie lubię też Państwa zostawiać na lodzie, więc jak sobie wpiszecie w YouTube'a Pyżalski Gdynia, to znajdziecie 2,5-godzinny film, a nie 20-minutowy, gdzie ja pokazuję i omawiam takie metody dla gdyńskich dyrektorów, gdzie omawiam te metody integrowania grup. I jak Państwa to ciekawi, co ja teraz tylko zajawię, no to wtedy musicie Państwo kupić popcorn i te 2,5 godziny posiedzieć, żartuję, przed YouTube'em, tak? I obejrzeć ten długi film, gdzie ja metodycznie omawiam te rozwiązania. Pyżalski Gdynia i wyskoczy taki film o integrowaniu grup i tam jest 5 rozwiązań, taka złota piątka, którą od lat ulepszam, czyli jest dużo więcej, ale te 5 to już są dobre. Tam są na przykład, tam jest na przykład opisane, jak na przykład sprawić, żeby każdy z każdym posiedział, że uczniowie mogą powiedzieć, o dobra, weszło 3 nowych kolegów, to się zmieniamy miejscami przez 2 miesiące, każdy z każdym siedzi, żeby oni was poznali siedząc z wami. No, łatwe? To tam godzinę w tym filmie trwa omówienie, jak to dobrze zrobić. To nie jest łatwe. Tam jest dużo szczegółów, którymi można położyć to rozwiązanie, sprawdzonych przez ostatnie 20 lat, więc dość dobrze sprawdzonych, więc sobie Państwo zobaczcie. Też no, mam na przykład takie rozwiązanie, żeby zaprosić gościa do klasy, żeby uczniowie byli gospodarzami, ale nie chcę wnikać w szczegóły, bo powiem Państwu, że w jakikolwiek bym nie wniknął w szczegół, to bym tu teraz tylko tego dotknął, ale chcę Państwu powiedzieć, że jak ci uczniowie mają się ze sobą stworzyć wspólnotę, to powinni ją stworzyć w takiej codzienności, czyli powinni mieć okazję do różnych interakcji zadaniowych, niezadaniowych, takich, żeby się ze sobą mieszać. I to wtedy się stworzą wspólnotą, nawet nie będą wiedzieć kiedy. Czym więcej się robi takich działań trochę na siłę, trochę dociskając butem pod tytułem stworzę przez 2 godziny zajęć z wami wspólnotę, tym bardziej się można raczej spodziewać odwrotnych efektów, mimo dobrych chęci, którymi piekło jest wybrukowane. Więc tak bym powiedział słowem wstępu. Ja jestem przekonany, że to jest duże wyzwanie. Jestem przekonany, że jak dobrze pomyślimy, to sobie poradzimy. Jak sięgniemy naprawdę po dobre doświadczenia, czyli nie po slogany, no bo to taki jest super slogan, nie integrujmy się. Tylko co to znaczy tak naprawdę na co dzień? Tak, to łatwo jest powiedzieć. W szczególności jest to trudno zrobić, kiedy mamy do czynienia z zróżnicowaniem dzieci. No, musicie Państwo wiedzieć, że badania pokazują, że wszystkie dzieci, na przykład, które są odmienne przez specjalne potrzeby edukacyjne, na przykład dzieci autystyczne, dzieci niesłyszące, dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, są według różnych badań 5 do 6 razy częściej ofiarami przemocy rówieśniczej, tak? Czyli każda inność generalnie, można by powiedzieć, zwiększa prawdopodobieństwo, że będziesz ofiarą przemocy ze strony kolegów.
Także inność międzykulturowa, bo te różne badania też pokazują, że to zwiększa to ryzyko. Czyli mamy na pewno z dziećmi szczególnego ryzyka do czynienia. Z drugiej strony mamy optymistyczne wyniki z ostatnich lat badań, takie na przykład dotyczące podejścia Polaków do osób z Ukrainy, gdzie 70-80% według spójne to jest, ma zdecydowanie pozytywne podejście do osób przyjeżdżających z Ukrainy, ale mamy 10% takich w tych badaniach, którzy mają zdecydowanie negatywne. No i te dzieci też mogą doświadczać na przykład ze strony dzieci, których rodzice mają takie podejście różnych sytuacji. Więc kolejna sprawa to jest, ale na cały dzień rozmowy, to jest umiejętność dobrego, mądrego reagowania, kiedy jednak nieliczne, tak mi się wydaje, ale sytuacje tego typu się pojawią, na przykład agresji czy komunikatów tego typu, to też jak reagować, żeby mądrze reagować. No, wykracza to poza to zaproszenie i 20-minutowe spotkanie, natomiast no, chcę wyraźnie powiedzieć, że to też jest obszar, z którym musimy się liczyć, żebyśmy się nie zdziwili, jak to nastąpi, bo wtedy powiemy, że się nie spodziewaliśmy i nie wiemy, co zrobić, nie? I prawda, i jak to zadziałać. Więc czujecie Państwo, że to jest spójne, że ja poszedłem jakby w budowanie tego, co Pani doktor tak fajnie i bardzo też za to, co dziękuję, tak szczegółowo i życiowo omówiła na konkretnych pomysłach, no to ja poszedłem z tym dalej, już obszar popłynąłem tego wspierania w obszarze budowania relacji rówieśniczych. Zdaję sobie sprawę, że tego dotknąłem. Bardziej tego już spójnie chyba nie mogłem powiedzieć i tak bym powiedział kompaktowo, no nie, jak się dzieje, ale na pewno jest to obszar, jeżeli mówimy o tym wsparciu, to na pewno ten obszar budowania, czy wspierania, czy wspomagania tych relacji rówieśniczych, to jest jednym z takich priorytetów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze za tą właśnie skondensowaną formę, jednocześnie Państwa, którzy są i reprezentują swoje organy prowadzące szkół podstawowych, ponadpodstawowych, Państwa dyrektorów szkół. Zachęcam do tego, żeby nawiązać kontakt z Panem Profesorem Pyżalskim, czy za naszym pośrednictwem, czy też bezpośrednio przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Pan Profesor ma też swoją stronę internetową. Może warto, jeżeli oczywiście Pan Profesor będzie miał czas, zamówić takie dedykowane właśnie szkolenie na konkretnych przykładach. To są zawsze ciekawe doświadczenia. Panie profesorze, z tego co wiem, to pan profesor ma jeszcze inne zobowiązania. Muszę wracać niestety. Tak? Także drodzy Państwo, jeżeli jest jedno spotkanie, jedno pytanie, jeżeli Państwo mają... Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Ale widzę, że ta osoba, która podniosła rękę, się wycofała. Także bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Proszę pozdrowić kolegów i koleżanki z Polskiej Akademii Nauk i bądźmy w kontakcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu i dziękuję słuchaczom i dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. To ja dziękuję, że znalazł pan chwilę czasu. Drodzy Państwo, pan profesor poruszył bardzo istotne wątki, ale tak w międzyczasie przysłuchując się wystąpieniu jednego i drugiego prelegenta, prelegentki i prelegenta, wpadła mi też taka myśl, to jest też umiejętność współpracy z rodzicami, bo tak jak faktycznie pan profesor powiedział, dzieci swoje, ale te dzieci później nasze dzieci wracają do domów i to nastawienie wobec Ukraińców w naszych domach może być też różne. Tytułem wstępu chciałem zaprosić właśnie pani do wystąpienia panią dyrektor Anitę Plumińską-Mieloch, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Luboniu. Pani dyrektor. Dzień dobry Państwu, dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani dyrektor, jak Pani jako dyrektorka placówki, dużej placówki, przygotowała się i swoich nauczycieli do pracy z uczniami z Ukrainy? Czym jest Kanban i jak może pracować zespół fokusowy? I czy translator w trakcie lekcji, które Pani prowadzi, jest niezbędny? Zapraszam bardzo serdecznie do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tylko powiem, że w skład mojej szkoły wchodzi zarówno dwujęzyczne liceum ogólnokształcące, jak i szkoła podstawowa, w której też są oddziały dwujęzyczne, ale też zwykłe. I chciałabym się upewnić, czy widać prezentację. Jest widoczna. Jest widoczna. Tak. Dobrze. W takim razie przejdźmy do takich kwestii tutaj typowych dla organizowania. No właśnie, tutaj pan profesor wspominał o tym, żeby zapytać dzieci, zapytać uczniów, co właściwie jest im potrzebne. My przygotowując się do pracy z uczniami z Ukrainy, kiedy wiedzieliśmy, że będziemy musieli przyjmować nowe osoby, ale mieliśmy też takie bogactwo, że w mojej szkole już byli uczniowie z Ukrainy. Ja zorganizowałam grupę fokusową złożoną z tych uczniów od klasy szóstej do klasy pierwszej liceum, ponieważ te dzieciaki akurat znałam, po to, żeby zapytać, co Wam pomogło zaaklimatyzować się w naszej szkole? Co robimy dobrze?
co powinniśmy zrobić, żeby tym, którzy do nas przyjdą, a nie znają języka albo znają go w niewielkim stopniu, będą mieli rozmaite przeżycia za sobą, żeby dla nich przygotować jak najlepiej naszą placówkę. Dlaczego to zrobiłam? Po pierwsze, byłam ciekawa, co działa, co nie działa, a po drugie, no jako dyrektor, i myślę, że tutaj, tak jak widziałam, jak się Państwo logowali, są także dyrektorzy, my przecież prowadzimy nadzór pedagogiczny, mamy w naszym nadzorze obszar wspomaganie, i rozporządzenie mówi wprost, powinniśmy prowadzić diagnozę pracy szkoły. Wobec tego jest to jeden z obszarów, który możemy diagnozować. I muszę powiedzieć, że właśnie ta grupa fokusowa jako narzędzie przyniosła mi konkretne rozwiązania. Nie tylko takie, które ja bym widziała i na które bym wpadła, ale takie, które podali uczniowie. Takie naprawdę bardzo proste. I za chwilkę tutaj je też omówię. Jak wygląda kwestia przyjmowania dzieci z Ukrainy w naszej szkole? Pierwsza kwestia to jest, tak jak tutaj Państwo widzą, woźna droga do sekretariatu i rozmowa z dyrektorem. Jeżeli my chcemy, żeby ci uczniowie i ich rodzice poczuli się bezpiecznie w naszej szkole, to zadajmy sobie pytanie, kto ich wita. To jest oczywiście zawsze związane z misją i wizją każdej placówki i tak naprawdę nasza pani woźna zawsze jest frontmenką, prawda, ale to ona buduje atmosferę. Co taki uczeń z Ukrainy widzi, idąc do sekretariatu, co widzi jego rodzic? Mamy przecież mnóstwo prac związanych ze wspieraniem Ukrainy w tym trudnym czasie i jeżeli taki uczeń, taki rodzic po drodze do sekretariatu widzi flagi ukraińskie, widzi serduszka narysowane przez uczniów, to on wie, nawet jeżeli nie zna języka, to jest jasny sygnał i jesteś tutaj mile widziany. Mamy taką procedurę, że zawsze ja rozmawiam z uczniem i z rodzicem, zapraszam do gabinetu i jest to, no, że tak powiem, oczywisty krok, tak robią wszyscy dyrektorzy. Jakie informacje od samego początku dostaje uczeń, kiedy tylko zaczynamy rozmowę. Kwestię dotyczącą oceniania. My wiemy, że dla uczniów jest to zawsze trudny temat, ale my dajemy jasny komunikat. Zostaniesz oceniony, dostaniesz oceny w swoim czasie albo później. Mamy przecież wyjście w prawie oświatowym, które mówi wprost. Jedna ocena na cały rok szkolny wystarczy, prawda? I to jest ocena końcoworoczna. Tak więc uczeń już od tego momentu, ja po prostu widzę, jak aż opada to napięcie i w rodzicu, i w uczniu, który obawia się, że będzie otrzymywał złe oceny. Później mówię o tym, że my wiemy, że język polski jest podobny do języka ukraińskiego, ale nie jest taki sam, dlatego też taki uczeń zgodnie zresztą z przepisami zostaje przydzielony do grupy, której uczył się będzie naszego języka najszybciej jak się da, ale też w swoim tempie. Mamy opracowaną kartę potrzeb. Dlaczego? No przecież wiemy też, że te dzieci uciekały, rodzice no, nie zabierały ze sobą tenisówek na WF na przykład, koszulki, dresu, a chciałabym się zatroszczyć o te potrzeby, dlatego żeby dziecko, które wejdzie do klasy, wiedziało, że ono ma wszystko to, co jest potrzebne, żeby nikt na niego nie patrzył jako na tego, kto nie ma butów. Wobec tego opracowaliśmy taką kartę potrzeb. Mamy dla Ciebie, mamy dla naszych dzieci z Ukrainy, mieliśmy świetnych sponsorów, dostaliśmy plecaki, przy wsparciu też Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostaliśmy zeszyty, dostaliśmy piórniki. I ja, kiedy już porozmawiam z rodzicami i z dzieckiem, zapraszam dziecko do sekretariatu i mówię mu, zobacz, weź stąd to, czego potrzebujesz, to jest dla Ciebie. No i uśmiech tych dzieci, kiedy dostają piórnik, zwłaszcza, że te piórniki są ładne, są nowe, są kolorowe, to jest naprawdę nagroda dla tych, którzy zostali naszymi sponsorami i którzy nam po prostu pomogli. Co się dzieje dalej? No właśnie, uczeń musi wiedzieć, że to jest jego szkoła tak naprawdę od tego momentu, nawet jeżeli jest to szkoła na krótko. Dlatego też mamy opracowany taki klasowy system wsparcia. Na start uczeń dostaje opiekę dwóch kolegów lub dwóch koleżanek. Ja się umawiam. Zobacz, tu jest twój plan lekcji, przychodzisz na godzinę 8, ale ja ciebie zapraszam, żebyś ty przyszedł pod sekretariat o godzinie 7:50. I jednocześnie tym, którzy się zgłosili do opieki, jako takie duszki, mówię, słuchajcie, wy przyjdźcie też tutaj pod sekretariat, zabierzecie tego kolegę, zaprowadzicie do klasy po to, żeby on od samego początku wiedział, że on już ma kolegów.
Zanim jednak dziecko wejdzie do klasy, to w tym samym dniu, kiedy przychodzi, my oprowadzamy po szkole, tak żeby uczeń wiedział, gdzie jest jego klasa, gdzie jest jego sala. Sale na razie nie są zmienione, wiadomo, że są procedury covidowe, więc to też jest taka sprzyjająca w moim odczuciu okoliczność. Jeżeli chodzi o podręczniki, o ćwiczenia, no nie ma zbyt dużego sensu na siłę kupować podręczników, ponieważ w większości te dzieci jeszcze nie znają języka polskiego na takim etapie, żeby one się spokojnie tutaj mogły posługiwać podręcznikami. Wiemy, że mamy ten system e-podręczników i raczej korzystamy z tego. W czasie takiego spotkania wstępnego ja omawiam także sposób zgłaszania się na lekcji, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, na Ukrainie dzieci zgłaszają się w ten sposób. Przynajmniej tak opowiadały nam tutaj, opowiadali moi uczniowie. Wobec tego mówimy im o tym, że w polskiej szkole to wygląda trochę inaczej, że nie używamy u nas telefonów komórkowych na korytarzach ani w czasie lekcji, chyba że jest taka potrzeba, ale ponieważ ty będziesz używał translatora, to jeżeli chcesz się porozumieć, a nie potrafisz sobie poradzić, spokojnie możesz telefon wyciągnąć, wpisać na translatorze pytanie i dzięki temu znajdziesz tutaj odpowiedź. Omawiamy także kwestie posiłków. Akurat nasza gmina tutaj bardzo nas wspiera pod tym względem wychowania fizycznego, ale po pierwszych doświadczeniach także wychodzenia ze szkoły. Mam taką możliwość, mamy tłumacza, mamy panią, która skończyła filologię rosyjską, mówi pięknym literackim rosyjskim i dzięki temu ja też czuję się trochę bezpieczniejsza, bo jak praktyka pokazała, nie zawsze to dogadanie się było takie, jakiego oczekiwaliśmy. Co się dzieje dalej? No mamy spotkanie dyrektor i rodzic. Mamy taki pakiet powitalny. Myślę, że wszyscy już go w tej chwili mają. Tutaj była mowa o Librusie, kiedy się logowaliśmy. Librus jako dziennik elektroniczny przygotował wersję ukraińską. Mamy też zakładkę i to się bardzo dobrze sprawdza na stronie szkoły i na Facebooku już w języku ukraińskim. Ja wrzucam tam informacje wykorzystując translatora. Moi uczniowie z klasy szóstej trochę się pośmiali z tych błędów, które ten translator robi, ale myślę, że to, że ja popełniam błędy, daje też taką przestrzeń uczniom, którzy nie mówią zbyt dobrze po polsku. No i jeżeli ja się pomylę i nie robię z tego problemu, to w takim razie jakim problemem jest to, że uczeń tutaj się uczy, jeszcze te błędy popełni. Rodzice wypisują także, oczywiście to nie możemy zapomnieć o tym, dokumenty dla pielęgniarki, mamy kartę zapisu i plan lekcji, tak żeby dziecko od samego początku wiedziało, jakie lekcje w którym dniu będzie miało. A ma już zeszyty, ma już plecak, tak więc ma kolegów, może startować. Zorganizowaliśmy także już pierwsze spotkanie z rodzicami. Nie robiłam tego na hura, tylko dopiero tak mniej więcej po tygodniu. Dlaczego? Dlatego, żeby dokładnie dopytać się tych ludzi, jakie są ich potrzeby. Żeby oni też wiedzieli, że jeżeli dziecko jest smutne, to mamy w bibliotece taki kącik wyciszający, gdzie są tutaj właśnie te kocyki, o których wspominała pierwsza pani prelegentka, gdzie dziecko może zejść, gdzie tam zawsze jest pani, która, że tak powiem, no jest taka bardzo macierzyńska i która pomoże. Na spotkaniu mówiliśmy także o różnicach w postrzeganiu szkół. No i bardzo cieszyłam się z tego, że miałam dwie tłumaczki, jedną panią z Ukrainy, która od lat jest w Polsce i jedną naszą nauczycielkę. No i muszę powiedzieć, że co mnie zaskoczyło. Kiedy zapytałam, tak sobie tam pijemy tą kawę, 30 matek, same kobiety, i ja się pytam, no dobrze, a no, jak to jest z polskimi nauczycielami? No i jedna z matek tak na mnie patrzy i mówi tak, a wy to prosto Barbie. No to proszę Państwa, ja po prostu zrobiłam wielkie oczy, a tej pani chodziło o to, że w Polsce nauczyciele nie krzyczą. I dla ukraińskich dzieci to jest taka wartość, którą jakoś bardzo mocno doceniają. Od strony dyrektora. No cóż, naszym obowiązkiem jest organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wiemy o tym, że uczniowie z Ukrainy taką pomocą być powinni, ponieważ objęci, ponieważ wynika to już bezpośrednio z rozporządzenia. Rozporządzenie mówi o tym, że przypomnę tylko, że pomocą zostaje objęty uczeń z zaburzeń zachowania lub emocji, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
i przede wszystkim z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi. Wiadomo, że może być tak, że ta pomoc nie będzie konieczna, jeżeli chodzi o systemowe rozwiązania. Uczniowie nie mają opinii, nie mają orzeczeń, ale mamy przecież taką furtkę jak rozpoznanie własne. I jeżeli stwierdzimy, że dziecko powinno być objęte taką pomocą, to oczywiście uruchamiamy tutaj pomoc zgodnie z przepisami, czyli na początku uzyskujemy zgodę rodziców, zakładamy teczkę, no w tym przypadku będzie to taka foliówka ze zgodą i z rozpoznaniem, teczkę związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zapraszamy dziecko do udziału w zajęciach. Jakie mamy tutaj możliwości w udzielaniu tej pomocy? Przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, bo to daje nam pewnego rodzaju pole manewru. Ale cóż, na lekcji. Na pewno przydaje się przygotowywanie materiałów dla uczniów z wykorzystaniem translatora. My tak umówiliśmy na Radzie Pedagogicznej, kiedy opracowywałam procedurę postępowania w przypadku przyjścia ucznia z Ukrainy, że każdy nauczyciel przygotuje taką, no 2-3 punkty w języku ukraińskim z wykorzystaniem translatora, wydrukuje i na początku lekcji taki uczeń otrzyma taką notatkę, żeby on wiedział, co w ogóle się na tej lekcji dzieje, jeżeli nie zna języka polskiego i dopiero się uczy. Bardzo mocno tutaj stawiam na pracę w parach, tak żeby uczniowie mogli rozmawiać, oczywiście z wykorzystaniem znowu translatora, jeżeli są takie trudności komunikacyjne. Na razie nie idę bardzo mocno, ja jako nauczyciel, ja uczę historii, nie idę bardzo mocno w pracę w grupach takich większych, dlatego że chodzi mi o to, żeby w tej parze nastąpiło rzeczywiste wsparcie, żeby nie było tak, że dziecko z Ukrainy w grupie na przykład czteroosobowej będzie tą osobą, która będzie no, troszeczkę wypchnięta z uwagi na język poza margines. Ponieważ lubię też pracować na tablicy Kanban, z uwagi na to, że mamy dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych, to wykorzystuję ją także w mojej klasie szóstej, gdzie mam właśnie w tej chwili już czwórkę chłopców z Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że to pozwala im wejść w tok lekcji. Ja po prostu przesuwam sobie na tablicy, na magnesach takie karty, tak żeby uczeń wiedział, w którym momencie się znajduje. Wpływa to także bardzo dobrze na uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych naszych, polskich, dlatego że dla nich to też jest taki moment, kiedy widzą, że się uczą, czego się dokładnie uczą, ale o takich metodach to mogłabym długo opowiadać, więc przejdę już do następnej. Kwestia oceniania. Tak jak powiedziałam na początku, możemy mieć jedną ocenę przez cały rok i nic się nie stanie. Ale też myślę, że warto wdrażać do takiego normalnego oceniania uczniów z Ukrainy powoli i w swoim czasie, przy czym należy im koniecznie wytłumaczyć, że u nas jest skala 6-stopniowa, a nie 12-stopniowa, ponieważ to już na początku, kilka lat temu, jak przyjmowaliśmy pierwsze dzieci z Ukrainy, to powodowało jakieś tam takie napięcie, ponieważ one nie do końca rozumiały, że u nas 6 to jest świetna ocena, a u nich nie. A nam z kolei do głowy nie przyszło, że to jest bardzo ważna informacja. Taki prosty sposób oceniania, który tutaj stosuję, to na przykład karta wieku, to jest taka praca też z translatorem. Na karcie wieku uczeń, który na przykład zalicza XVIII wiek na świecie, przykleja 6 przedmiotów związanych z XVIII wiekiem i powinien uzasadnić, dlaczego właśnie ten przedmiot znalazł się na karcie wieku. Nigdzie nie jest napisane, że my musimy po zakończeniu jakiegokolwiek działu robić sprawdzian, taki typowy, gdzie uczeń rozwiązuje zadania, odpowiada na pytania, nie musimy. Dostosujmy sobie te możliwości, które mamy do potrzeb uczniów z Ukrainy. Wykorzystuję także komiksy. Tutaj można sobie poradzić na kilka sposobów. Jest taka aplikacja darmowa, która pozwala te komiksy rysować i w zależności od tego, czy uczniowie mają dostęp do komputerów, czy też nie, albo rysują sami, albo ja po prostu przynoszę wydrukowane i proszę tylko, żeby to jest akurat Powstanie Kościuszkowskie, Trzeci Rozbiór Polski, żeby wrzucić po prostu chronologicznie to, co się wydarzyło. Jak Państwo widzą, to są tylko 3 klatki. Ale uczeń, który rozumie treści, rozumie przyczyny i skutki, on sobie z tym z pewnością poradzi. Wykorzystuje także pudełko epokowe, można je przerobić na pudełko kontynentalne, czy coraz bardziej znaną metodę pudełko lekturowe. Dlaczego? Ponieważ ona pozwala na pracę w grupach.
Uczniowie budują z kartonu po butach takie pudełeczko, wkładają odpowiednie przegródki i później, kiedy przychodzi taki moment na lekcji, że jest rozkojarzenie albo ja chcę sprawdzić, co pamiętają, proszę, żeby na przykład wrzucili do odpowiedniej przegródki datę, postać, pojęcie. No i okazuje się, że dzięki temu bardzo dobrze można sprawdzić wiedzę. Jednocześnie mamy ten moment odkrzesłowienia na lekcji, bo przecież który z uczniów lubi przez cały czas siedzieć? Żaden nauczyciel nie siedzi przez 45 minut na krześle, a my uczniów no, zmuszamy do tego, żeby na tych krzesłach siedzieli. To przecież nie sprzyja uczeniu się. Dlatego też warto sobie też zaplanować takie ćwiczenia odkrzesławiające. Tutaj mieliśmy na początku mowę o tym, w jaki sposób pomagać uczniom z traumą i tak jak sobie pomyślałam, to właśnie to pudełko jest też takim narzędziem. Od strony zaś nadzoru pedagogicznego myślę, że nadszedł czas, żeby dyrektorzy zmienili swoje plany nadzoru pedagogicznego. Plan jest tylko planem, okoliczności się zmieniły. Powinniśmy wprowadzić sobie zgodnie z rozporządzeniem, tu właśnie mi dzwoni zegarek, że jeszcze mam 3 minuty, tak? U mnie 2, ale 2. Proszę. Dobrze, 2 na pewno się zmieszczę. Powinniśmy sobie wprowadzić w kontroli kontrolę doboru metod i pomocy dydaktycznej zgodnie z potrzebami cudzoziemca jako narzędzie do obserwacji lekcji, we wspomaganiu diagnozy potrzeb dzieci, które przyjeżdżają, ale także zaplanowanie sensownego doskonalenia zawodowego nauczycieli, czyli rady szkoleniowe, studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego, czy dzielenie się chociażby dobrymi praktykami, jeżeli mamy taką zakładkę na stronie szkoły, czy prowadzimy grupę na Facebooku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Podałam na końcu mojego maila anita.mieluch@gmail.com. Bardzo uprzejmie dziękuję pani dyrektor. Ja chciałem zapytać, bo opowiada pani o tym, w jaki sposób pani zorganizowała pracę w swojej placówce. Jaka była rola organu prowadzącego w działaniu pani dyrektor? Bo rozumiem, że większość inicjatyw, o których pani powiedziała, wynika z własnego doświadczenia, z wyczucia tematu, z empatii, która charakteryzuje pani pracę, ale też nie zapominajmy o tym, że państwo dyrektorzy, zwłaszcza w większych jednostkach samorządu terytorialnego, czasami jak z nimi rozmawiam, to zwracają uwagę, że czują się zupełnie osamotnieni z tym problemem. Jesteś dyrektorem, radź sobie sam. Na co by pani zwróciła uwagę, czego by pani oczekiwała od organu prowadzącego? Jest kilka osób, które reprezentują urzędy gmin. Dla mnie ważne było to, że my nie zostaliśmy zostawieni sami sobie. Miasto bardzo szybko, ponieważ szkoła zaczęła robić taką zbiórkę celową. My zbieraliśmy tylko rzeczy związane z dziećmi dla szkoły. Miasto bardzo szybko ogarnęło taką po prostu koordynację zbiórek, żeby to nie były zbiórki na dziko. To była pierwsza kwestia. Druga kwestia, zabezpieczenie obiadów. My mamy bardzo dobrą współpracę z MOPS-em, który nam tutaj przywiózł zeszyty, przywiózł pisaki. To jest bardzo, bym powiedziała, wspierające, dlatego że nasi rodzice, którzy chcą pomagać, mogą w tym momencie kupować na przykład buty na WF, a już nie martwimy się zeszytami. Odbywa się spotkanie, gdzie my się wspólnie w gronie dyrektorów i tutaj z panią burmistrz i z kierownikiem Wydziału Oświaty zastanawiamy, czy sensownie jest otworzyć oddziały przygotowawcze, czy to jest ten moment, czy też może jeszcze powinniśmy po prostu trochę poczekać, bo za chwilę ten moment może nadejść, a my w tej chwili nie wiemy tak naprawdę, jakie są potrzeby. Także rola organu prowadzącego jest naprawdę, my tutaj, no jest istotna. Chociażby przydział godzin języka polskiego, zgodny z potrzebami, ale też z rozsądkiem, bo wiadomo, że za tym idą finanse, a czas mamy trudny dla organów prowadzących. Pani dyrektor, a rozporządzenie daje też możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela, który będzie rozmawiał w języku, w którym to uczniowie mniejszości narodowej na terenie naszego kraju są. Tak. No, czy taka forma wsparcia jest oczekiwana, była rozważana? Wczoraj dostaliśmy maila właśnie w tej sprawie. Myślę, że wszystkie szkoły oczekują takiej pomocy. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że, no nie ukrywajmy, moje pokolenie jeszcze po rosyjsku mówi, ale nie dla każdego dziecka i rodzica z Ukrainy język rosyjski jest językiem, w którym dziecko rozmawia. W języku angielskim też nie z każdym się porozumiemy. A taki asystent, który będzie mówił po polsku i po ukraińsku, czy po rosyjsku dobrze, no jest wsparciem dla nauczyciela zdecydowanym. Świetnie, bardzo serdecznie pani dziękuję. Rozumiem, że pani dyrektor z nami jeszcze zostaje. Tak, dziękuję bardzo. Zapraszam panią profesor Beatę Pająk-Patkowską. Beato, pani profesor. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wychowanie do różnorodności.
To przecież w naszych szkołach mamy nie tylko dzieci z Ukrainy, jest ich teraz wiele, przyjeżdżają z doświadczeniem traumy wojennej, ale też były wcześniej z doświadczeniem emigracji rodziców, emigracji zarobkowej, też musiały się odnaleźć w nowych realiach. Ale w szkołach są też dzieci, które wróciły z rodzicami, którzy wyemigrowali gdzieś w 2004 roku do Irlandii, do Wielkiej Brytanii. Tak jak prelegenci nasi zwracali uwagę, obecność dzieci niepolskojęzycznych, innej kultury w naszych szkołach jest faktem w różnym stopniu, tak? Chciałem zapytać, jak przygotować dziecko do spotkania z odmienną kulturą? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo raz jeszcze, tutaj zwłaszcza panu profesorowi, za zaproszenie do tego seminarium. Występuję po bardzo konkretnych rzeczywiście tutaj prezentacjach z tematem, którym chciałabym państwu nakreślić, w jaki sposób, czy z czego mogą po pierwsze wynikać pewne trudności z otwarciem się na nową kulturę, a z drugiej strony chciałabym też, odwołując się i do tego, co wiemy z różnych badań prowadzonych w tym zakresie przez psychologów, ale również jakby w kontekście swoich osobistych doświadczeń mamy dwójki uczniów szkoły podstawowej, jakie właśnie są możliwości włączania, otwierania dzieci na inne kultury. Pewien problem, który możemy tutaj w kontekście spotkania z przedstawicielem innej kultury, ale w ogóle z każdą sytuacją, w której spotykamy się z nową osobą, jest kwestia bardzo istotna i bardzo dobrze zbadana przez psychologów, czyli nasza tendencja do tego, żeby jednak się dzielić, a nie łączyć. Procesy kategoryzacyjne zostały dosyć dobrze opisane przez bardzo wielu psychologów społecznych, którzy tą problematyką się zajmują i zostały też osadzone gdzieś w kontekście nawet pewnej wiedzy ewolucyjnej, tego jak doświadczenia naszych przodków na przykład mogą przekładać się na nasze tendencje i nastawienia do przedstawicieli innych grup. W przeszłości nasi przodkowie żyli właśnie w małych grupach społecznych. Te grupy bardzo często popadały ze sobą w konflikty. W związku z tym z funkcjonalnego, można by powiedzieć, punktu widzenia postrzeganie członków innych grup jako odmiennych i potencjalnie niebezpiecznych no jest niejako wpisane w naszą naturę. Takim bardzo znanym w psychologii eksperymentem, który dotyczył właśnie tego zjawiska podziału, kategoryzacji, roli tożsamości społecznej, był eksperyment przeprowadzony przez zresztą właśnie pochodzącego z Polski i po II wojnie światowej emigrującego do Stanów Zjednoczonych psychologa Henry'ego Tachfella. W 1969 roku przeprowadził on dosyć proste w sumie w swej naturze badanie. Mianowicie losowo przydzielił osoby do grup. Przesłanką przydziału do określonej grupy była dosyć nieistotna kwestia. Kwestia tego, czy osoba jest zwolennikiem właśnie tutaj malarstwa Klee, czy też malarstwa Kandinskiego. Mimo że uczestnicy tego badania dobrowolnie jakby nie przystępowali do jednej czy do drugiej grupy, to efekt tego losowego przydziału był dokładnie taki sam, jak sytuacja, w której dzielimy się na pewne grupy w oparciu o istniejące konkretne przesłanki. Tak? Tymi przesłankami w kontekście, o którym dzisiaj mówimy, może być chociażby przynależność właśnie do odmiennej kultury. I teraz eksperyment Tachfella pokazuje nam, że można bardzo łatwo ludzi podzielić, mimo że przesłanki nie będą dla nich istotne, a nawet przydział będzie losowy, to efekty, które będziemy obserwowali, będą dosyć podobne. Tak? Czyli będzie dochodziło właśnie do opierania czy budowania swojej tożsamości w oparciu o przynależność do tej grupy, która została nam przydzielona. I dosyć szybko pojawiają się też kolejne efekty tego procesu, czyli faworyzowanie grupy własnej i defaworyzowanie grupy obcej.
Więc to jest jakby ten punkt wyjścia, z którym musimy się zmierzyć w momencie, kiedy przystosowujemy się do kontaktu, czy uczymy innych, wychowujemy innych do kontaktu z innymi, odmiennymi kulturami. Musimy niejako złamać, tak, tą naturalną tendencję, to co gdzieś tam w naszej naturze niestety istnieje, i doprowadzić do tego, żeby te procesy kategoryzowania osłabić, albo też żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy mieli takie poczucie rozszerzonego my, tak? takiego włączania innych przedstawicieli innych kultur do własnej grupy. Kluczową rolą na pewno w tym procesie inkluzji, włączania, budowania jakby tej otwartości na inną kulturę pełnią zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Tutaj gdzieś tam ten wątek roli nauczycieli w procesie włączania, też przede wszystkim tutaj uczniów ukraińskich, był podnoszony. Też prelegenci i prelegentki zwracały uwagę, że dużą rolę w tym, jakim efektem się to wszystko skończy, pełnią rodzice. I z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia też tego tematu, który tutaj zdecydowałam się Państwu zaprezentować, wydaje się, że rola rodziców jest w tym procesie wychowania do wielokulturowości, do życia w zróżnicowanej kulturowo społeczeństwie jest kluczowa. Dlaczego? Dlatego, że dzieci uczą się oczywiście przede wszystkim poprzez obserwowanie swojego otoczenia. Tutaj na dzisiejszym spotkaniu jest bardzo wielu nauczycieli wychowania przedszkolnego, tak? Bardzo się z tego cieszę, dlatego że właśnie na tym etapie zmiana postrzegania odmienności i uczenie tej otwartości może przynieść tak naprawdę największe efekty. Więc to, czego doświadczą na tym wstępnym etapie dzieci, co zaobserwują właśnie w przedszkolach, jakie wzorce dostaną od swoich wychowawców wtedy, może być kluczowe właśnie do wychowania tego otwartego na innych, na nowych. W tym procesie modelowania oczywiście też bardzo ważną rolę pełnią rodzice, tak? Ja gdzieś tam będę też podkreślała właśnie, że dla sukcesu tego procesu bardzo ważną rolę odgrywa również spójność doświadczeń, które dziecko ma, więc to, co dzieje się w szkole, musi pozostawać w zgodzie z tym, czego dziecko doświadcza w domu, tak? Także tutaj te rodzice jako modele tych otwartych zachowań też są niezwykle istotni. Wiemy również z różnych badań, tak, nad tym, w jaki sposób tworzą się nasze postawy do różnych obiektów, że ważną rolę w tym procesie odgrywa tak zwane warunkowanie klasyczne. Może dosyć skomplikowana nazwa, natomiast chodzi generalnie o to, że to, w jaki sposób etykietujemy, oceniamy różne obiekty, które w naszym otoczeniu się znajdują, odgrywa rolę w tym, jak potem na przykład będący obserwatorami tych ocen, czy słuchający tych ocen dzieci będą oceniały te obiekty w swoim osobistym jakby doświadczeniu kontaktu z innymi. W związku z tym, jeżeli na przykład w szkole dziecko słyszy, że uczniowie ukraińscy są otwarci, mili. Jeżeli jest to wsparcie takie też w pozytywnym ocenianiu tych dzieci właśnie w szkole, plus towarzyszy temu dokładnie takie samo doświadczenie w kontaktach z rodzicami, to możemy mówić wtedy, że większe jest prawdopodobieństwo, że przeniesie się to na tą otwartą i pozytywną ocenę do uczniów pochodzących z innej kultury. Natomiast jeżeli będzie tu jakaś niespójność, tak, czyli w szkole będziemy obserwowali jedno, dzieci będą obserwowały jedno, natomiast wracając do domu będą słyszały coś zupełnie innego i obserwowały coś zupełnie innego, no to oczywiście tutaj pojawia się już problem. Też widzę tutaj w tym miejscu jakby rolę nauczycieli w uwrażliwianiu właśnie rodziców
na tego typu sytuacje. Tutaj króciutka tylko taka dygresja z moich takich doświadczeń również jako rodzica. Córka chodzi do klasy, w której już od dłuższego czasu, bo w zasadzie to jest drugi rok, jest obecny uczeń z Białorusi. I w bardzo krótkim czasie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie na WhatsAppie klasowym pojawiła się informacja, że od mamy tego ucznia, że syn przyszedł zapłakany ze szkoły, ponieważ dzieci powiedziały, że Białoruś najechała Ukrainę. Więc wiemy, że nie dowiedziały się te dzieci o tym, czy nie przyniosły tej informacji dzieci do szkoły z jakiegoś innego miejsca niż dom, tak? W związku z tym tutaj musimy też uwrażliwiać rodziców na to, co gdzieś tam w rozmowach się pojawia, kiedy w otoczeniu jest dziecko. Dzieci bardzo, bardzo chłoną jakby, tak, to wszystko, co w ich otoczeniu się dzieje i nawet jeżeli wydaje nam się, że coś do nich nie dociera, czy nie ma szansy, żeby coś usłyszało, to najpewniej jednak one to usłyszą, tak, i później najprawdopodobniej zaniosą tą informację dalej. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli nagradzamy pewne postawy, o których przyswojenie przez dzieci nam chodzi, to też jest większe prawdopodobieństwo, że takie zachowanie będzie w przyszłości kontynuowane. Także jeżeli chcemy, żeby dzieci były otwarte na inne kultury, to właśnie tą otwartość powinniśmy wspierać pewnymi pozytywnymi reakcjami ze swojej strony, bo tu przede wszystkim chodzi o pewne nagrody o charakterze niematerialnym i oczywiście reagować w każdej sytuacji, kiedy pojawiają się te niekorzystne zachowania, które chcielibyśmy raczej wykluczyć. W wychowaniu do wielokulturowości oczywiście niezwykle istotną rolę pełni też empatia. I tu takim klasycznym eksperymentem, który dowiódł roli tej empatii w procesie wychowania i otwartości na innych, jest eksperyment Jane Elliott. To, co ważne podkreślenia, Jane Elliott nie była psychologiem, była nauczycielem, tak? I zaobserwowała, że jej uczniowie mają pewien problem z otwartością na dzieci czarnoskóre. I postanowiła poprzez właśnie takie osobiste, czy umożliwienie osobistego doświadczenia tym dzieciom przeżywania bycia innym, chciała w ten sposób pokazać im, co to znaczy i nauczyć jej właśnie tej empatii. W eksperymencie chodziło o to, że pani Jane Elliott podzieliła klasę na dwie grupy, niebieskookich i brązowookich, i w pierwszym dniu powiedziała, że niebieskoocy są lepsi, tak? A brązowoocy są gorsi. W bardzo krótkim czasie, bo wystarczyło dosłownie kilka godzin, dzieci jakby przystosowały się do tych etykiet, które zostały im sztucznie przez Jane Elliott nadane i doszło rzeczywiście do dyskryminowania dzieci brązowookich, które zostały naznaczone tą negatywną etykietą. Dzieci niebieskookie czuły się w tym dniu naprawdę wspaniale. Natomiast jakby clue tego eksperymentu było takie, że drugiego dnia doszło do zamiany tych ról, tak? Czyli tym razem to brązowookie były lepszymi, a niebieskookie były gorszymi. No i powtórzyła się ta sytuacja, którą można było zaobserwować w dniu pierwszym. Ten eksperyment, zresztą tutaj muszę przyznać, dość kontrowersyjny i spotkał się też z wieloma kontrowersjami w okresie, w którym był przeprowadzony. Natomiast to, co jest istotne, to jakby długotrwałe wyniki, które Jane Elliott zaobserwowała. Mianowicie jej uczniowie bardzo sobie cenili to doświadczenie jakby wejścia w rolę tej gorszej grupy. I stwierdzili oni po latach, ponieważ Jane Elliott po latach się z tymi uczniami spotkała, że dzięki udziałowi w tym eksperymencie nigdy już nikogo nie dyskryminowały, tak? Dlatego że wiedziały,
jak może się czuć ktoś, kto jest właśnie członkiem takiej grupy, która w jakiś sposób negatywny jest naznaczona. Co w związku z tym można zrobić? Co możemy zrobić wspólnie, żeby ograniczyć procesy kategoryzacji i zwiększyć szanse na to, że no, nasze dzieci będą też bardziej otwarte na innych. To, co jest istotne, to na pewno informowanie, tak? Informowanie, dostarczanie pewnej wiedzy, które przygotowuje też nas do tego spotkania z inną osobą, może być tutaj właśnie kluczowe. Najgorszą sytuacją jest sytuacja, w której dochodzi do jakby sytuacji, gdy ktoś nagle się pojawia w klasie i ani dziecko, ani rodzice o tym nie wiedzą. Bardzo Państwa przepraszam, tutaj chwileczkę. Wydaje się, że to jest współcześnie już prawie że niemożliwe, natomiast znowu z takich osobistych doświadczeń niestety wiem, że w różnych klasach to włączanie i wchodzenie dzieci nowych do klasy wygląda różnie, tak? Z kolei właśnie w klasie mojego syna, kiedy miał dołączyć uczeń ukraiński, rzeczywiście pojawiła się taka informacja na moim dzienniku i rodzice zostali nawet poproszeni o przesyłanie jakichś propozycji, co można by zrobić, żeby tutaj w jakiś lepszy sposób przyjąć tego nowego ucznia. No ale na przykład w przypadku klasy mojej córki czasami te informacje pojawiają się albo z opóźnieniem, albo tych informacji nie ma. To zdecydowanie utrudnia jakby wejście w taką nową sytuację. Więc informowanie, włączanie w decyzję, chociażby właśnie poprzez proste takie zapytanie, co możecie Państwo tutaj zaproponować, żeby lepiej się przygotować na przyjęcie tego nowego ucznia. Ważne jest też, co pokazują chociażby wyniki tego eksperymentu Jane Elliott, rozwijanie empatii. A rozwijanie empatii jest możliwe w momencie, kiedy poczujemy się, tak, czy jakby będziemy w stanie sobie wyobrazić znalezienie się w sytuacji tej drugiej osoby. Ten eksperyment, o którym mówiłam, taką możliwość uczniom dawał. Oczywiście tutaj nie namawiam, żeby tego typu eksperymenty przeprowadzać, natomiast jest wiele różnego rodzaju innych ćwiczeń, które umożliwiają rozwijanie empatii u dzieci, umożliwiają też rozwijanie przyjmowania właśnie perspektywy drugiej strony i są one do zastosowania, myślę, na przykład w trakcie lekcji wychowawczych czy w trakcie zajęć w przedszkolach jak najbardziej również. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję i już czas minął na wystąpienie. Mamy kolejną prelegentkę. Dobrze. Wybacz mi proszę, że to jest zawsze niezręczna sytuacja, kiedy trzeba przerwać. Ja tylko może podsumuję. Właśnie to, co chciałam przede wszystkim podkreślić tutaj w swoim wystąpieniu, to, żeby pamiętać właśnie o zadbaniu o tą spójność doświadczeń przekazu, które formułujemy dla dziecka zarówno w środowisku rodzinnym, jak i szkolnym, bo bez tego myślę, że to wychowanie do otwartości na inną kulturę będzie po prostu bardzo, bardzo trudne. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję. Czyli przede wszystkim to, co usłyszałem w Twoim wystąpieniu, to przede wszystkim rozmawiamy z dziećmi. I to, co jest, wydaje mi się, jeszcze ważne, to, co też podkreślałaś i też podkreślali z różnym natężeniem poprzedni nasi prelegenci, a mianowicie szkoła nie działa w próżni. To jest też taka odpowiedzialność na nauczycieli spadła ogromna. Ja tutaj jako też nauczyciel, tyle że akademicki, będę zwracał na to szczególną uwagę, ile można jeszcze od nas oczekiwać. Praca przez ostatnie 2 lata była bardzo trudna. Raz stacjonarnie, raz niestacjonarnie. Zachowania uczniów swoją drogą, zachowania rodziców i ich reakcje na to, jak pracowaliśmy, były różne.
nie służą nam media. Ja już przeglądałem w międzyczasie, jakie się informacje pojawiają. Oprócz tego, że mamy informacje mówiące o tym, że niestety te działania wojenne się intensyfikują, to już się niestety też pojawiają informacje w stylu: ukraińskie dziecko pobiło mojego syna. Co mam zrobić? Czyli zauważcie Państwo, ta odpowiedzialność nasza jest duża i mam nadzieję, że będziemy mieli tyle siły, żeby to udźwignąć. Po prostu musimy być wielokrotnie mądrzejsi od osób, z którymi przychodzi nam po prostu się spotykać, z nami współpracować. I to, co też wyciągnąłem, wyjąłem z wystąpienia pana profesora Pyrzewskiego, zachować spokój, nie działać tak impulsywnie, pod wpływem emocji. One są w tej pierwszej fali naszej reakcji na kryzys na Ukrainie, w Ukrainie, na wojnę w Ukrainie, ale przychodzi ta właśnie szara rzeczywistość, te konflikty rówieśnicze, które mogą się pojawić, nie tylko między polskimi a ukraińskimi dziećmi, między polskimi dziećmi też. I to właśnie to jest chyba ta optyka, która powinna być też wzięta pod uwagę. Bardzo uprzejmie Tobie dziękuję za to wystąpienie. Pozwolą Państwo, że oddam głos Pani Dyrektor Grażynie Chmielewskiej, Pani Kierownik Wydziału Oświaty, a do pytań przejdziemy na samym końcu. Beato, pozwolisz? Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam tym samym panią Grażynę Chmielewską, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wieloletnią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w tejże miejscowości. Proszę Państwa, Świebodzin znany nie tylko ze względu na pomnik, nie tylko na Amazona i na Tesco, które było przed Chrystusem, to tak trochę żartując, ale również to miasto i ta gmina w województwie lubuskim ma swoje doświadczenia już wcześniej związane z obecnością dzieci z Ukrainy w szkołach i w przedszkolach, co przede wszystkim było związane z tym, że dynamicznie rozwijał się lokalny rynek pracy i były potrzebne ręce do pracy i te ręce do pracy znalazły się właśnie po wschodniej stronie naszego kraju. Wiele rodzin przyjechało do Świebodziny, zaczęło posyłać swoje dzieci do szkół, przedszkoli. Gmina rozważała możliwość powołania nawet pełnomocnika burmistrza do spraw osób ukraińskiego pochodzenia. Z tego, co wiem, to jeszcze to nie zostało, takie rozwiązanie nie zostało wprowadzone. Pani dyrektor, pani kierownik, bardzo proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami i z punktu widzenia dyrektora, ale teraz przede wszystkim jako reprezentant organu prowadzącego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam najpierw zapytać, czy widać moją prezentację? Jeszcze nie, pani Grażyna. Jeszcze nie. Czy coś robię nie tak w takim razie? Poprosimy koordynatora. Na dole w aplikacji Zoom jest przycisk udostępnij ekran. Aha, tak, tak, dobra. Tak, wybieramy i następnie wybieramy okno, które chcemy udostępnić. Możemy cały ekran. Zanim pojawi się więc ekran, to tylko na wstępie uzupełnię wypowiedź pana profesora, że nasza gmina Świebodzin jako organ prowadzący opiekuje się 12 jednostkami oświatowymi. Mamy 8 publicznych przedszkoli, w tym 2 są w zespole, w zespołach, 4 samodzielne szkoły podstawowe i tak jak wspomniałam, 2 zespoły edukacyjne składające się z przedszkola i szkoły. Rzeczywiście dzieci w naszej gminie są obecne w naszych placówkach, przede wszystkim w szkołach. W przedszkolach dzieci pojawiły się później już od ponad 10 lat. Przyczyny, które pan profesor podał tutaj, potwierdzam, też przypuszczam, że to właśnie z tego powodu. I od gdzieś 2015 roku tych dzieci zaczęło przybywać znacznie więcej. Pani kierownik, proszę skoncentrować się na wystąpieniu. Ja poprosiłem koordynatora o udostępnienie tak. Pani prezentacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. I z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że obecnie jesteśmy w dość komfortowej sytuacji, ponieważ zebraliśmy przez ten czas liczne doświadczenia w nauczaniu dzieci obcojęzycznych. I obowiązujące i wcześniej, i obecnie przepisy, dziękuję bardzo,
pozwalają tym dzieciom kontynuować edukację w polskim systemie oświatowym. Przybycie uchodźców w naszym tutaj, w tym czasie i w tak dużej liczbie, mimo to stało się kolejnym wyzwaniem. Czy ja tutaj będę? O, nie, ja nie będę mogła nic ruszać, nie, tak? Nie, tutaj proszę tylko mówić, proszę kolejny slajd, tak? Dziękuję. Tutaj przypomnę bardzo krótko zapisy ustawy Prawo oświatowe, które zobowiązują organ prowadzący do zapewnienia przede wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania. Odpowiadamy też za wyposażenie szkół i przedszkoli w pomocy dydaktycznej i sprzęt. Zapewniamy też warunki do umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki dla uczniów objętych kształceniem specjalnym. I do lutego tego roku raczej wywiązywaliśmy się jako organ prowadzący z tego bez trudności. Wiadomo, finanse zawsze były ważne, ale tutaj stawaliśmy zwykle na wysokości i te zadania, myślę, że na odpowiednim poziomie były realizowane. Zapewnienie tak dużej liczby pomieszczeń przy już przepełnionych trzech szkołach z uwagi na wychodzenie jeszcze dzieci, które poszły do szkoły jako sześciolatki, mamy liczne klasy ósme, no, stało się kolejnym wyzwaniem i szukanie pomieszczeń, w których spełniając te warunki moglibyśmy zapewnić bezpieczną naukę i pobyt tych naszych gości, no, jest wyzwaniem, które w tej chwili rozpracowujemy, bo dla czterech oddziałów mamy miejsce, natomiast kolejne jeszcze 3-4 powinniśmy utworzyć oddziały przygotowawcze, żeby objąć opieką edukacyjną wszystkie dzieci, które potrzebują, ukraińskie dzieci, dzieci uchodźców. Tutaj pojawił się też kolejny problem, ponieważ brakuje nam pedagogów i tylko dlatego, że nasi nauczyciele, rozumiejąc sytuację, godzą się na pracę ponad te 1,5 obowiązkowe, możliwe do obdarzenia ich 1,5 etatu, godzą się, by pracować dużo ponad ten limit godzin. Artykuł 165 ustawy Prawo oświatowe bardzo wyraźnie wskazuje na równość dostępu do edukacji. Dla nas to też było niesłychanie ważne, żeby dzieci ukraińskie miały dostęp do wszystkich tych możliwości, które mają nasze dzieci. A więc tak jak tutaj pani dyrektor zespołu w Luboniu mówiła, staraliśmy się nie tylko te podstawy programowe, żeby mogły realizować, ale także objąć je specjalnymi, te dzieci, które mają specjalne potrzeby, objąć odpowiednimi zajęciami. Jeśli chodzi o liczbę godzin, korzystaliśmy zgodnie z potrzebami. Tutaj nauczyciele, dyrektorzy diagnozowali te potrzeby podczas rozmów z nauczycielami i przede wszystkim z rodzicami. I zawsze dawaliśmy tyle lekcji, żeby dziecko mogło nauczyć się w miarę szybko języka polskiego. A jeśli trzeba, były zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, zwłaszcza w starszych klasach, gdzie podstawa programowa jest dość obszerna, a dziecko znając no, w miarę dobrze, ale nie najlepiej język polski, mogło mieć pewne trudności. I jeśli okres 12 miesięcy, który przewidują przepisy, okazał się zbyt krótki, by uczeń obcojęzyczny osiągnął poziom odpowiedniej sprawności językowej, to organ prowadzący nasz nigdy nie miał wątpliwości, że trzeba ten czas 12 miesięcy przekroczyć i środki na to się znajdowały. Bo naszym zadaniem takie było i jest cały czas myślenie, żeby jak najlepiej zaopiekować się naszymi dziećmi, naszymi, czyli i polskimi, i ukraińskimi, zapewniając kontynuację edukacji, zwłaszcza teraz, przerwanej przez wyjazd kraju objętego wojną. Ustawa Prawo oświatowe dała organom prowadzącym też na
też możliwość na organizację oddziałów przygotowawczych. My do tej pory nie stosowaliśmy tego rozwiązania organizacyjnego, ale w tej chwili przygotowane są, tak jak mówiłam, 4 oddziały i od 1 kwietnia ruszają. Oddziały takie przygotowawcze przede wszystkim zapewniają naukę języka polskiego. W przepisach zapisane jest też, że realizację podstawy programowej, ale uznaliśmy, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazły się teraz te dzieci, najważniejsze jest, żeby objąć je opieką psychologiczną, powiedziałabym tak. Nauczyciel ma uczyć te dzieci języka polskiego, ale poprzez działanie takie, żeby jednocześnie móc wspomóc jego emocje, jego może niwelować, niewłaściwe słowo, ale pomóc poradzić sobie z tymi trudnymi przejściami. I z definicji, że tak powiem, z przepisów wynika, że nauka w takim oddziale trwa rok, ale może być skrócona i lub wydłużona. My tutaj przewidujemy, że te dzieci, jeśli zostaną u nas w gminie, na pewno będą miały ten oddział przygotowawczy jeszcze przez cały kolejny rok realizowany. Jeśli chodzi o organizacyjne przygotowanie tego oddziału przygotowawczego, to w każdy oddział, który liczy w tej chwili 25 uczniów, zgodnie z możliwością wydłużenia, zwiększenia liczebności, jest wychowawca, jest nauczyciel prowadzący zajęcia w języku polskim i jest pomoc nauczyciela, która w podstawowym stopniu komunikatywnym zna język polski, ale też i włada biegle językiem kraju ojczystego tych dzieci, czyli ukraińskim. Polskie przepisy przewidują też i zabezpieczają prawo dziecka do znajomości języka ojczystego, do zapewnienia kontynuacji nauki w języku swojego kraju. I za zgodą organu prowadzącego może być prowadzona nauka języka i kultury kraju pochodzenia. My też do tej pory nie korzystaliśmy z tej możliwości, ale w obecnej sytuacji planujemy, żeby również ukraińskie dzieci mogły uczyć się swojego języka ukraińskiego w tej liczbie godzin, którą przewidują przepisy. Nasze dotychczasowe doświadczenia szkół i przedszkoli w nauczaniu dzieci obcojęzycznych są podobne, jak tutaj wskazywała pani dyrektor szkoły w Luboniu. Dla mnie najważniejszym jest faktem, że tak naprawdę się oswoiliśmy, my nauczyciele, rodzice, z tym, że takie dzieci przebywają w naszych szkołach, uczą się i to nie tylko ukraińskie, bo mieliśmy w naszych szkołach i mamy dzieci obywateli różnych krajów, chociażby wspomnę tutaj o Korei Północnej, to było niesamowite wyzwanie, ponieważ dziecko, które przyszło do nas wtedy do szkoły, tak naprawdę znało tylko z języka polskiego dzień dobry i do widzenia. Sprawność języka angielskiego też na początkującym etapie, ale nasi nauczyciele, mając pewien warsztat metodyczny, starali się go wzbogacać i stanęli na wysokości zadania. Po prawie 2 latach obecności tego dziecka w naszej szkole posługiwał się ten chłopczyk sprawnie językiem polskim, ale tutaj na pewno bardzo dużo pomogła nam technologia, wsparcie internetu, wujka Google'a i przede wszystkim kreatywność nauczycieli. I to też spowodowało, że część nauczycieli myślała już o tym, żeby jakby długofalowo, dalekosiężnie przygotowywać się do tego, że będą takie potrzeby rosły, uczenie dzieci języka polskiego jako obcego na pewno będzie dalej potrzebne. I w tym kierunku też zostały poprowadzone
działania dyrektorów. Tutaj organ prowadzący gdzie jesteśmy? Czy przerzucić kolejny slajd? Tak, bardzo proszę. To bardzo proszę. Zdumiałam się, przepraszam najmocniej. Proszę się nie denerwować ze spokojem. Poproszę o kolejny slajd. Tak, tutaj... Te doświadczenia, tutaj nie będę może wydłużać, wymieniam wszystkie te działania, które podejmowaliśmy przy przyjęciu dziecka do szkoły, tak jak powiedziała pani dyrektor Anita Plumińska. Bardzo ważne było to przyjęcie dziecka do szkoły. To, jak zostało przywitane, i my mieliśmy też taki sprawdzony patent na to, oprócz rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy z rodzicami, z dzieckiem, zapytania o potrzeby. Pytaliśmy zawsze o potrzebę czy możliwość skorzystania z religii, etyki, a także uprzedzaliśmy o tych dodatkowych lekcjach języka polskiego, ale zawsze była też wycieczka po szkole. I to był taki moment, kiedy ja z kolei widziałam, że dziecko już zupełnie inaczej przygotowane jest do tej zmiany, wielkiej zmiany, która go czeka. Poproszę o następny slajd. Planując, czy wiedząc, że już takie dziecko będziemy przyjmować, rozmawialiśmy też z nauczycielami. I to praktykujemy dalej we wszystkich szkołach, żeby wychowawcy, nauczyciele przygotowali się po pierwsze z jakiego kraju, jakim językiem i przygotowali razem z zespołem klasowym przyjście tego dziecka i powitanie go. Dbamy cały czas o kompetencje, rozwój kompetencji nauczycieli, czyli zarówno w tym warsztacie pracy z językiem polskim jako obcym, ale też i zmiana metod w czasie uczenia na poszczególnych przedmiotach i przede wszystkim też pod kątem zmieniamy czy dostosowujemy i w działaniu realizujemy zapisy programu profilaktyczno-wychowawczego w każdej z placówek, żeby podkreślić te zadania, które mamy, które stoją przed szkołą w zakresie budowania postaw tolerancji, szacunku dla odmienności, dla różnokulturowości. Oczywiście tutaj korzystamy również z wolontariuszy, ale teraz, kiedy mamy dzieci uchodźców, żeby dodatkowo jakby wesprzeć ich i rodziców w takiej sytuacji zagubienia, trzy szkoły już podjęły działania typu organizacja co sobota takiej szkółki języka polskiego dla dzieci i rodziców. Poproszę o następny slajd. Pani kierownik, niezręcznie mi jest, ale będę musiał pani przerwać tak, teraz. Ja właśnie do tych dwóch ostatnich punktów chciałem właśnie nawiązać. Te możemy spokojnie. Tak, ale one są świetne, jeżeli chodzi o tą współpracę z organizacjami pozarządowymi i to taki pomysł, który się też w tym ósmym punkcie na poprzednim slajdzie wyświetlił, czyli organizacja tych sobotnich szkółek. No to wychodzi na wprost oczekiwaniom, o których mówił pan profesor Pyżalski, o których mówiła pani doktor Mydlarska, czyli też stworzenie formy jako gmina, nie tylko już jako organ prowadzący, bo to też o tym trzeba pamiętać, że szkoła jest tylko częścią aktywnością tych rodzin, rozbitych rodzin na skutek wojny w Ukrainie, ale też danie im podstaw do tego, żeby odbudowali swoje życie w nowym miejscu. Myślę, że ten pomysł sobotnich szkółek jest trafionym pomysłem. Bardzo uprzejmie pani dziękuję. Te problemy dziękuję. Techniczne na pewno wprowadziły dużo stresu w pani wystąpienie. Bardzo. proszę się nie denerwować, to nie jest egzamin, ani nie jest to jakaś konferencja naukowa, tylko tak jak na samym początku powiedziałem, seminarium, gdzie dzielimy się po prostu naszymi doświadczeniami. Także no bardzo właśnie serdecznie... o to chciałam prosić. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo,
Proszę o zadawanie pytań. Czy są pytania? Śmiało, jest czas i miejsce na to, żeby je zadać. Mamy wszystkich prelegentów do dyspozycji, za wyjątkiem pana profesora Pyżalskiego. Jest pani dyrektor Anita Plumińska-Mieloch, jest pani kierownik Grażyna Chmielewska, jest pani profesor Pająk-Patkowska, jest pani doktor Mydlarska. Z czym państwo się spotkali w szkole, w przedszkolu? W czym możemy państwu służyć, wesprzeć? Czy ja mogę w takim razie jeszcze chwilkę? Tak, śmiało, bardzo proszę, oczywiście. Bo mamy jeszcze pewnie przed oczyma wszyscy ten mój jeden slajd, a on jest bardzo, bardzo ważny, bo tutaj ja tak w skrócie powiem, bez naszych instytucji i zakładów pracy i instytucji kultury i takich, które tutaj są przy organie prowadzącym, funkcjonują przy burmistrzu, jak pełnomocnik burmistrza do spraw uzależnień, strefa wsparcia rodziny, na pewno byśmy sobie tak łatwo ze wszystkim nie poradzili. Tutaj współpraca tych wszystkich jednostek no jest nieocenionym wsparciem dla szkół. Tutaj jeszcze brakuje na tym OPS-u, ale też w ostatnich dniach to były bardzo istotne elementy wsparcia naszej działalności w szkołach i w przedszkolach. I tutaj chciałabym też podkreślić, że to nie jest tak, że robimy jakiekolwiek działania, czy poprzez te instytucje, czy przy ich wsparciu, tylko dla dzieci ukraińskich. Tutaj już od ubiegłego roku, kiedy staraliśmy się pomóc naszym dzieciom polskim, ale i ukraińskim, które były w szkołach, w radzeniu sobie z emocjami po takim długim okresie zdalnej nauki, zorganizowaliśmy wakacje, cykl warsztatów, wycieczek właśnie przy pomocy pełnomocnika burmistrza do spraw uzależnień, ośrodka sportu i rekreacji, Świebodzińskiego Domu Kultury, biblioteki i muzeum, i one będą dalej kontynuowane, bo się świetnie sprawdziły. W trakcie roku już zapisują się do naszych na przykład na nasze warsztaty czy do świetlicy inicjatyw twórczych, do takich grup artystów i aktywnie działających dzieci pod opieką nauczyciela. Zapisują się dzieci ukraińskie, również te, które dopiero co przybyły. Także potrzeby są niesamowicie duże, natomiast cieszy to, że no, dość szybko znajdują drogę do tego, żeby sobie też samemu pomóc, czyli jakaś taka działalność informacyjna, myślę, że też w naszej gminie jest na poziomie. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja mogę jeszcze tutaj się bardzo włączyć? Proszę, jasno, oczywiście, zapraszam pani profesor. No właśnie, bo to, co tutaj przed chwilką pani Grażyna Chmielewska powiedziała, myślę, że idealnie się wpisuje jakby też w to, co wiemy, jak najłatwiej uczyć i włączać czy przedstawiciele innych kultur, ale też uczyć otwartości na inne kultury. To jest właśnie też wyjście w tych doświadczeniach poza doświadczenia szkolne. No, tutaj musimy sobie powiedzieć dosyć otwarcie, że szkoła bez względu na to, jak, że tak powiem, jak jest dobra czasami i jak dobrzy są nauczyciele, nie jest idealnym miejscem do nawiązywania też takich relacji, powiedziałabym, jeden do jednego i w takich bardziej sprzyjających okolicznościach, niesformalizowanych, więc tutaj te rozwiązania, o których przed chwilą pani powiedziała, myślę, że są rzeczywiście idealnie wpisujące się w to co mówimy, tak, i wiemy z różnych i badań, i doświadczeń, co się sprawdza. No ja przyznam szczerze, że mi się to bardzo podoba i ja też, jak rozmawiam z wieloma osobami, też z rodzicami i też dyrektorami i tak dalej, no to raczej dostałem taki komunikat, który wskazywał na to, że
mało się dzieje, mało jest wsparcia właśnie od organów prowadzących, mało jest informacji na temat form wsparcia, które są, a brak informacji buduje, w mojej ocenie, buduje jakieś mity na temat tego, jak to może funkcjonować. Jeżeli zobaczymy, że no mamy taką, a nie inną kulturę środków masowego przekazu i korzystania z portali społecznościowych i tak dalej. Tam są te informacje bardzo nacechowane różnymi emocjami, od pozytywnych do tych najbardziej skrajnych, negatywnych. To takie rozchwianie emocjonalne rodziców nie służy sprawie. Później też wpływa najpewniej też na dzieci. Reakcje są różne. Dlatego tak jak układaliśmy pomysł na to seminarium i układaliśmy listę prelegentów, no właśnie chciałem zwrócić uwagę na tę jedną rzecz, że no wymaga się od nas teraz, myślę, że to jest taka też potrzeba społeczna, nauczycieli, wymaga się od nas właśnie takiego jeszcze dodatkowego wysiłku związanego z taką, no z takim większym zaangażowaniem, pomimo tego, że jesteśmy też zmęczeni głównie tymi ostatnimi dwoma latami tego nieciągłego procesu dydaktycznego, który przecież był i też problemami wychowawczymi, które się pojawiały zarówno przy tablicy, przy komputerze, ale też w domach jako rodzice. I to jest naprawdę trudna sytuacja, która nie ma zero-jedynkowego rozwiązania. Trudno, żeby w trakcie takiego seminarium powiedzieć o tym i jakąś złotą receptę dać na to, jak zrobić coś lepiej. Możemy popełniać błędy w naszych reakcjach, w naszych zachowaniach i trzeba po prostu się umieć do nich przyznać, iść do przodu, szukać informacji na ten temat. Jeżeli znajdą je Państwo na stronie naszego wydziału, czy podczas tego spotkania, które dzisiaj już dobiegło do końca, Państwo je uzyskali, to jestem bardzo zadowolony. To oznacza, że w części nasze seminarium i spotkanie naszych ekspertek i ekspertów przysłużyło się sprawie. W zakładce na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa znajdą Państwo inne informacje dotyczące naszej współpracy ze szkołami. Tak jak powiedziałem na samym początku, nasi prelegenci, prelegentki nie są osobami anonimowymi, to osoby znane w środowisku nauczycielskim. Zachęcam do kontaktów również indywidualnego i właśnie też do tego, żeby nie bać się pytać, bo to są, tak jak powiedziałem, również dla nas nowe sytuacje. Ja też na uczelni zmierzam się z grupą osób, która jest rosyjskojęzyczna, białoruskojęzyczna, ukraińskojęzyczna, w grupach, które mają coraz więcej osób pochodzących właśnie ze wschodniej Europy. Są problemy komunikacyjne, są też problemy z zachowaniami w trakcie tych zajęć. Pojawia się nerwowość w ostatnim czasie. Pojawiają się antagonizmy kulturowe między na przykład Rosjanami a Białorusinami. My też musimy sobie jakoś z nimi poradzić, też musimy ocenić, ale nie zawsze ta ocena jest najważniejsza, bo chodzi też o coś więcej, o to, żeby budować taką przyjazną narrację w stosunku do naszych uczniów, ich rodziców i naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy znaleźli się tutaj nie dlatego, że chcieli przyjechać, tylko zostali do tego zmuszeni. Mają być może rozbiegane oczy, odreagowują w różny sposób swoje doświadczenia, ale za chwilę zaczną chcieć funkcjonować, nazwijmy to normalnie. I naszym zadaniem jest to, żeby to w jakiś sposób mądrze, poprzez nasze mądre zaangażowanie, dać taką możliwość, żeby te relacje rówieśnicze, ale również relacje między rodzicami i szerzej zbudowały się jak najlepiej, żeby uniknąć konfliktów międzykulturowych, bo tego chyba chcemy też uniknąć, tej etykietyzacji. A dzieci, które przyjechały czy z Ukrainy, czy z Korei, czy z Gruzji, zawsze ktoś obcy jest osobą, którą bardzo łatwo poddać etykietyzacji. Ma trochę inny kolor skóry, mówi językiem, którego nie rozumiem, być może ma inne, z mojej perspektywy gorsze ubrania i taki piórnik, jaki jest teraz u nas trendy. No właśnie, pokażmy, że ta różnorodność może nas po prostu w jakiś sposób ubogacić. I jestem przekonany o tym, że dzisiejsze seminarium taką małą cegiełkę włożyło w to, żeby społeczna narracja o uchodźcach, o naszych sąsiadach z Ukrainy była ciut
na wyższym poziomie aniżeli to, co w środkach masowego przekazu, zarówno w mediach elektronicznych, jak i tych tradycyjnych. Z mojej strony chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że znaleźli Państwo czas, żeby się spotkać, posłuchać tego, co chcemy zakomunikować. Dziękuję prelegentkom i prelegentowi za przygotowanie wystąpienia i zapraszam do kontaktu zarówno z moim macierzystym wydziałem, Wydziałem Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, to uczelnia, która czuje swoją misję społeczną, edukacyjną, ale też społeczną, to uniwersytet, który jest zaangażowany społecznie i jak tylko możemy Państwu służyć, to też to czynimy. Dziękuję za wsparcie CyberBer, dziękuję za wsparcie Forum Edukacji Medialnej. Kłaniam się nisko, dobrego popołudnia i spokojnego weekendu Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.